Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Orędzie wojenne Tuska to całkowicie adekwatna nazwa do tego, co pan premier Tusk odpierdzielił na tej konferencji, którą za chwilkę będziemy sobie wspólnie oglądać, stopować i komentować. Generalnie, gdyby nie dotyczyło to tak doświadczonego polityka jak Donald Tusk, to pomyślałbym, że pan Donald Tusk się zagalopował, ale to dotyczy turbo doświadczonego polityka, który piastował również funkcje międzynarodowe, na przykład w Unii Europejskiej. I nie wierzę w to, że to nie był element przemyślanej strategii. Jestem przekonany, że to wyglądało tak, jakby Donald Tusk się zagalopował, bo miało tak wyglądać. I jestem przekonany, że jest to element oswajania nas z tym, czego politycy chcą, czyli żebyśmy byli gotowi. Gotowi, że nas wrzucą w wojnę. Drodzy Państwo, generalnie to wygląda tak, że tam Donald Tusk prowadzi konferencję prasową, mówi o bieżących sprawach polskich, o kwestiach związanych z podatkami, z funkcjonowaniem państwa i tak dalej. I nagle, w pewnym momencie, ni z gruchy, ni z pietruchy, robi coś, co moim zdaniem jest wojennym orędziem. Jednocześnie wygaduje się na bardzo wiele tematów dotyczących tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej, co tak zwani wielcy tego świata dla nas szykują. I wygląda to, jakby się wygadał, ale ja w to nie wierzę. Jestem przekonany, że to robi z premedytacją. Tak samo jak Mateusz Morawiecki na samym początku zarazy, pamiętacie, z mównicy sejmowej, mówił o tym, co nas czeka po COVID-zie i tak dalej. Dziwnym trafem miał albo zdolności profetyczne, albo to już w 2020 było ustalone, co będzie w 2022. To takie dziwne rzeczy. Także obejrzyjmy to, drodzy Państwo. Miejmy cierpliwość, bo pan premier Tusk się odpala, że się tak wylaże, nie na początku tej konferencji, tylko tam trochę dalej. Ale obejrzyjmy ją całą, bo ona jest bardzo ważna również dla kontekstu, w którym pan premier się odpalił. Wiecie, to jest trochę na zasadzie takiej, jakby, nie wiem, było zebranie dotyczące, nie wiem, koło gospodyń wiejskich. Oni wszyscy sobie rozmawiają o tym, jak upiec sernik. I nagle jedna z gospodyń mówi, że za chwilę przyjdą gospodynie z innej wsi i będą chciały nas zaszlachtować i w związku z tym my teraz szybciutko musimy pójść po noże i skoczyć do sąsiedniej wsi i wybić tamte gospodynie. No to gdyby coś takiego miało miejsce, to prawdopodobnie ludzie, którzy by się temu przyglądali, to by taką babcię, która jeszcze przed chwilą mówiła o pieczeniu sernika, a teraz mówi o szlachtowaniu prewencyjnym kobiet z sąsiedniej wsi, to by zaprosili do psychiatry. Albo w ogóle do szpitala psychiatrycznego na zamknięty oddział. A tu, drodzy Państwo, jest pełne zrozumienie, w tym dziennikarzy, mediów. Ja specjalnie poczekałem jeden dzień ze zrobieniem tego materiału, bo myślałem, że ktoś poza mną to zauważy. Że media jakoś zwrócą uwagę, że pan premier straszliwie szczuje do wojny. I to językiem, który jest językiem Szymona Hołowni. Albo nawet bym powiedział jeszcze bardziej, bo tam pan premier dużo mówi. I nic. Dziwne to. Obejrzyjmy to, drodzy Państwo. Obejrzyjmy, proszę o cierpliwość. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj na posiedzeniu rządu przyjęliśmy dwa projekty. Bardzo zależało mi na tym, żeby po przygotowaniach, konsultacjach, żeby sfinalizować prace nad tymi projektami, bo czekają na te rozwiązania setki tysięcy naszych obywatelek i obywateli. Pierwsza grupa to mikroprzedsiębiorcy, samozatrudnieni, inaczej ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Mówimy tu o osobach... Nie, panie premierze. Ja rozumiem, że bycie premierem to bardzo często nie wymaga jakiejś podstawowej wiedzy, ale stawianie znaku równości między osobą, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czyli JDG,
a samozatrudnionymi, to tak jakby postawić znak równości między, nie wiem, obiektem opalanym gazem, a bunkrem prezydenckim. No, drodzy Państwo, JDG to nie jest w żaden sposób nic, co determinuje wielkość firmy. JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, jest to jedynie forma prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce swego czasu była bardzo duża firma, korporacja, produkująca i handlująca sprzętem elektronicznym, która była na jednoosobowej działalności gospodarczej. To była firma, która zatrudniała kilkaset osób, bardzo duża firma rodzinna, może nawet kilka tysięcy osób, elektronikę, komu się zajmowała, formalnie na jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak samo znam ludzi, którzy mają spółki z o.o., w których pracuje tylko i wyłącznie właściciel, który jest jednocześnie prezesem i jedyną osobą, która cokolwiek w danej firmie robi. Więc proszę, ale tutaj nie sugerujmy, że JDG są czymś gorszym. JDG są czymś innym. Ja osobiście jestem przeciwnikiem JDG. Wolę spółki z o.o. i spółki akcyjne ze względu na pewien walor ochrony prawnej i to, że jak zbankrutujesz, czy jak ci się noga powinie, to nie odpowiadasz samym majątkiem. No ale to jest moja prywatna opinia. Znam firmy na JDG, które są bardzo duże, bardzo prężne. Bez urazy, ale no, nie znam żadnego polityka, który miałby w ogóle jakiś doskok do wielu biznesmenów, którzy działają na JDG, więc proszę nie poniżać, trochę szacunku. Samozatrudnionych i tych, które zatrudniają do 9 osób. Te osoby będą mogły liczyć na ten długo wyczekiwany, tak zwany urlop dla przedsiębiorców. Czyli miał być nie urlop dla przedsiębiorcy, miał być dobrowolny ZUS. Pan Tygrysek obiecywał dobrowolny ZUS, czyli ktoś chce być w ZUS-ie, to będzie w ZUS-ie. Ktoś nie chce być w ZUS-ie, to nie będzie w ZUS-ie. Miała być dobrowolność. A teraz ma być urlop, który ma polegać na tym, że raz w roku przez jeden miesiąc będzie można nie płacić jednej z kilku składek składających się na tak zwany ZUS. No kurde, no super, nie, no to. Wiecie, to trochę tak jakby obiecać komuś, nie wiem, dobrowolną, le pójście do wojska, że do wojska będą mogli, że do wojska będą brali tylko ochotnicy. Taka jest obietnica. Do wojska będą szli tylko ochotnicy. A potem przymusowo wcielać ludzi do wojska, ale raz w roku pozwolić im pójść na przepustkę. I twierdzić, że to jest ekwiwalent. To albo trzeba być bardzo mało inteligentnym, albo uważać swoich wyborców za bardzo mało inteligentnych. Możliwość wzięcia takiego urlopu, i to jest miesiąc w ciągu roku, kiedy mikroprzedsiębiorca nie będzie musiał płacić składki ZUS-owskiej i pomijając niecałej składkę zdrowotną, to jest inny temat, ale widzicie, pomijając składkę zdrowotną, i to jest bardzo ciekawa rzecz, pomijając składkę zdrowotną. Drodzy Państwo, jeśli jesteś typowym człowiekiem na jednoosobowej działalności gospodarczej, który dość dobrze zarabia, to w tak zwanym, i nie jesteś na ryczałcie, tylko jesteś na klasycznym opodatkowaniu, to ta składka zdrowotna, jakby to powiedzieć, jest właśnie tym, co cię boli. Bo ta składka zdrowotna to jest wiele tysięcy złotych, a ta pozostała to 1000 z hakiem. Także super, to trochę tak jakby, wiecie, no, może już się nie rozwodźmy, bo się będziemy skupiać na tej dalszej części tego materiału, gdzie właśnie tam premier to orędzie wojenne sobie wziął i wygłosił. Nie będzie płacił składki ZUS-owskiej i w tym samym czasie państwo pokryje jego składkę ZUS-owską. Chodziło o to, bardzo często podnoszono to i ze względów godnościowych, także finansowych. To nie są oczywiście jakieś wielkie pieniądze, ja sobie zdaję sprawę. No właśnie, to skoro to nie są wielkie pieniądze, to może zamiast pierdzielenia o tych rzeczach, pan premier by zrobił to, co obiecał. Czyli skasuje pan nam, przedsiębiorcom, ten gigantyczny, faktyczny podatek na lekarzy
z wady procentową składką na NFZ, którą pisowcy wprowadzili, a którą państwo obiecaliście skasować. I tak wyszło, jak z większością państwa obietnic. Czyli nie wyszło. Ale bardzo wielu mikroprzedsiębiorców zwracało nam uwagę przez ostatnie lata, że jest w tym coś takiego niesprawiedliwego, że kiedy chcą pójść na nawet krótki urlop, to to szczególnie przy samozatrudnionych, będących jedynymi pracownikami w swojej działalności gospodarczej i że muszą zawiesić de facto swoją działalność, nie świadczą żadnej usługi, niczego nie zarabiają, a muszą płacić tę dotkliwą składkę ZUS-owską. I Tak. My przedsiębiorcy, którzy... Nie, no bez jaj. Nie, tego się nawet nie da wyśmiać. Przedsiębiorcy, no jestem kurde przedsiębiorcą. Nam się nie podoba te 4,9 łamane na 9% podatku na lekarzy, które każecie nam płacić. A nie, że prosiliśmy, żeby tam 1000 z hakiem składki raz do roku za nas zapłacić, tylko żeby przywrócić te poprzednie ustalenia. No, to był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się przyjąć to rozwiązanie. Mikroprzedsiębiorca ma także prawo do wypoczynku i do tego wypoczynku takiego urlopowego i nie musi być za to karany, w cudzysłowie, finansowo. Lol, widać, że pan Tusk ma takie pojęcie o biznesie, jak ja o rodzeniu dzieci. W sensie o takim czynnym, no, bo tam przy żonie to byłem, nie? Ale no, macicy nie posiadam. Największy problem, jak masz jednoosobową działalność gospodarczą w kontekście urlopu, jest taki, że kto twoją firmę poprowadzi? Czy ty w ogóle będziesz miał do czego wracać? O. A nie jedna z podstawowych składek, jedna z tych mniejszych składek. Mówię, problemem nie są składki na tak zwany ZUS. Problemem są składki na tak zwany NFZ. Podatki na służbę zdrowia, która nie działa, która jest fikcją. Również za sprawą decyzji pana Tuska, żeby cały czas pozwalać leczyć się za darmo w Polsce Ukraińcom. Przez to są jeszcze większe kolejki do lekarzy i przez to, kurczę, z bolącym uchem do lekarza, że każą ci czekać na NFZ kilka tygodni. Można korzystać z tego urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie trzeba czekać na decyzję administracyjną. Tu nikt nie będzie żadnej decyzji za przedsiębiorcę podejmował. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną, bardzo prostego, będzie oznaczało automatycznie taką decyzję. Chcemy, żeby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w tym roku, tak aby ci, którzy, no potrzebny jest vacatio legis, myślę, że w ciągu 4 miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych upora się z kwestiami informatycznymi, tak żeby móc skorzystać z tego urlopu przez przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku no, do końca listopada, bo 40 dni czasu jest na rozpatrzenie takiego wniosku. Przed chwilą była mowa o tym, że to nie będzie rozpatrywane, a teraz już 40 dni. Tak, bo to nie można zrobić automatycznie, że po prostu klikasz, że w tym miesiącu nie płacę, do widzenia. Zrealizowanie takiego wniosku, więc każdy, kto będzie tym zainteresowany, powinien w tym roku już móc skorzystać z tego urlopu dla przedsiębiorców. Przypominam, jednoosobowa działalność gospodarcza, samozatrudnieni, tak zwani mikroprzedsiębiorcy. Jeden miesiąc w roku nie płaci się składki ZUS-owskiej, a państwo tę składkę za ciebie zapłaci, tak żeby ludzie nie ponieśli z tego tytułu żadnej straty. Innymi słowy, szczucie na kolejną grupę społeczną. Wcześniej było, znaczy cały czas jest szczucie na rolników, a teraz jeszcze szczucie na przedsiębiorców. Powiecie, jak to za chwilkę różni lewacy czy tam lewicowcy przedstawią, że przedsiębiorcy, którzy generalnie śpią na pieniądzach, jeszcze dostaną pieniądze od biednego podatnika,
I że jak tak można? I zaraz będzie podane, ile to miliardów będzie kosztować w skali kraju. Coś, co prawdziwemu przedsiębiorcy w ogóle jest do niczego niepotrzebne. Bo to w skali roku jest 1000 zł z hakiem. W skali roku, czyli miesięcznie to wychodzi 100 parę złotych. Tak jakby jednocześnie płacisz podatki gigantyczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne gigantyczne. Typowe szczucie dla przedsiębiorców. Po to jest to zrobione. I przyjęliśmy także drugi projekt. To jest ustawa, na podstawie której przygotowaliśmy program. Przepraszam, to brzmi może trochę skomplikowanie, ale sprawa dotyczy takiej elementarnej sprawiedliwości. I bardzo mi leżała na sercu też osobiście. Na swojej drodze w ostatnich 2 latach spotykałem bardzo często pracownice, głównie pracownice i pracowników socjalnych, opieki społecznej w polskich samorządach. W sumie mówię tutaj o około 190, no prawie 200 tysięcy osób. Głównie kobiety, z reguły z wyższym wykształceniem, bardzo ciężka praca, czasami upokarzająca. Upokarzająca, bo bardzo często, i na to mi zwracano uwagę, pracownice i pracownicy opieki społecznej byli w trudniejszej sytuacji materialnej niż większość podopiecznych. Brawo, panie premierze. Ktoś to wreszcie powiedział. Rzeczywiście często było tak, że ci, którzy zyli z pieniędzy podatnika, tak zwani klienci pracowników opieki społecznej, którzy dostawali pieniądze tylko za to, że żyją, dostawali więcej pieniędzy niż pracownicy opieki społecznej zarabiali. I to był kosmos. Do tego jeszcze ci ludzie dostający gigantyczne pieniądze tylko za to, że żyją, bardzo często byli bezczelni, chamscy, roszczeniowi, im się wszystko należało i byli po prostu wybitnie źle nastawieni do tych ludzi z opieki społecznej. W zasadzie dawaj kasę i spier. I może wreszcie, nie wierzę, ale może się zdziwię, ktoś, na przykład pan premier, podejdzie do tego właściwie i obetnie tym ludziom te świadczenia socjalne. Kurde, świadczenia socjalne powinny być tylko dla 2 grup ludzi. 2. Tych, którzy z jakiegoś powodu są pokrzywdzeni przez los. Nie wiem. Są niepełnosprawni. No i rzeczywiście z jakiegoś powodu nie mogą pracować, więc niech mogą żyć na koszt podatnika, chociaż Donald Tusk w swoim rządzie ma wiceministra, który nie może ruszyć, który... Przepraszam, bo ja tego człowieka bardzo szanuję, go nie nazwę niepełnosprawnym. Który ma takiego pecha w życiu, że znajduje się w ciele, które nie jest tak sprawne jak ciało typowego człowieka. No mówiąc krótko, ma problem nawet z ruszaniem głową. Nie mówiąc już, że jeździ na wózku inwalidzkim, no nawet głową ledwo rusza. I jest wiceministrem w rządzie Tuska. I jest dobrym wiceministrem. I to jest dowód, że jeśli masz hart ducha, to nawet jeśli życie cię nie rozpieszcza, nawet jeśli robi ci podgórkę, to możesz sobie dać radę, tak? Nawet jeśli powiedzmy, no masz dużo trudniej. Więc to też nie jest tak, że na przykład, nie wiem, ktoś jeździ na wózku inwalidzkim, to z automatu trzeba mu dawać świadczenia socjalne. Bo może i tak da radę pracować. Ale powiedzmy, no jesteś niepełnosprawny, masz orzeczoną niepełnosprawność, okej, jesteś pokrzywdzony przez los, dostajesz świadczenie, bo rzeczywiście jest tobie trudniej. Tu się zgadzam. Druga kwestia świadczeń, mówię to oczywiście tylko o świadczeniach dla dorosłych, bo dzieci są nic nie winne, że ojciec jest czy matka jest na przykład nierobem, któremu się nie chce pracować. Drugie świadczenia to są świadczenia tymczasowe dla ludzi, którzy stracili pracę na kilka miesięcy do czasu, aż sobie znajdą pracę.
nikt więcej nie powinien dostawać żadnych świadczeń. Żadnych, nie powinno być takich możliwych sytuacji, że ludzie po 20-30 lat nie pracują i są utrzymywani z pieniędzy podatnika. Najgorsze jest to, że to taki na przykład lewicowiec, który uważa, że to jest wszystko okej, że ktoś nie pracuje i dostaje pieniądze, potrafi powiedzieć do przedsiębiorcy, że jest pasożytem. Czajcie? Przecież ostatnio jeden skrajny lewak do przedsiębiorcy powiedział, że on jest pasożytem. W jakimś tam samochodzie siedzieli i ten mu tak wypalił. No kurde, no po prostu czysty nazizm. To już jest ten wymiar bezczelności. Ludzie, którzy się bardzo często nigdy w życiu nie skazili pracą, nie skazili, bo nie muszą. Bo z różnego rodzaju benefitów, świadczeń socjalnych mogą lepiej żyć niż jakby chodzili do pracy, bo gówno umieją, nie chciało im się uczyć. W związku z tym pensja byłaby też kiepściutka, a przede wszystkim nie chce im się pracować. Mają więcej kasy niż ludzie, którzy ich obsługują i którzy im tą kasę przynoszą w zębach. No to jest chore. Ale to nie powinno być rozwiązane tak, jak teraz chce to rozwiązać pan Tusk. Czyli dorzucić kasę pracownikom opieki społecznej. Tylko trzeba skasować nierobom kasę, po prostu. Idź do roboty i se zarób, a nie, to trudno, no. Dlaczego ja mam pracować, czy ty masz pracować i tobie się zabiera, żeby dać jakiemuś nierobowi, któremu się nie chce pracować? Bo, jeszcze raz podkreślę, to jest bardzo często nie tak, że ktoś nie może pracować, tylko że mu się nie chce i ma tysiące wymówek. I zobaczycie, że jak teraz po tym, co powiedziałem, już będzie pełno komentarzy od ludzi, którym się nie chce pracować, to znajdź mi pracę. I będę dostawał komentarze, taki mądry jesteś, to znajdź mi pracę. I to jest właśnie ta roszczeniowość, przez którą wy tej pracy nie macie. Ja mam wam znaleźć pracę, ja was kurde spłodziłem, ja jestem za was odpowiedzialny, sami se tą robotę znajdźcie. A nie tylko takie nastawienie, daj mi, bo mi się należy. Kucio ci się należy. Do roboty. Tej opieki społecznej. Przygniatająca większość pracownic i pracowników opieki społecznej pracuje na płacy minimalnej. I dlatego uparłem się, żeby rekomendować przygotowanie rozwiązania. Pani minister Dziemianowicz-Bąk zaangażowała się w to i mamy tę ustawę. Dzięki tej ustawie. Ale oczywiście ta ustawa musi być przyjęta przez Sejm i prezydent musi ją podpisać. No to jest jakby kluczowe, bo dopiero jak będziemy mieli w ręku podpisaną przez prezydenta ustawę, możemy wprowadzić w życie program. Na podstawie tego programu pracownice i pracownicy opieki społecznej, pomocy społecznej otrzymają dodatek. Tak naprawdę będzie to jakby podwyżka. Dodatek w wysokości 1000 zł brutto. I mówimy tutaj o pracownikach w jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, w tym ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Schroniska dla osób bezdomnych. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kluby samopomocy. Chodzi o osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny. I mówimy tu o asystentach rodziny. Ja to czytam celowo, żeby nikt nie czuł się wprowadzony w błąd, kogo to dotyczy, bo mamy bardzo różne miejsca pracy, bardzo różne stanowiska pracy, bardzo różne zawody i chcę być precyzyjnym, żeby nikt nie poczuł się rozczarowany. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego, a także instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, a więc nie mówimy tutaj o prywatnych przedsięwzięciach, czyli żłobki,
kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Tak jak wspomniałem, mówimy tu o dodatku na podstawie tego programu w wysokości 1000 zł brutto, co powinno dać na rękę, no, w zależności oczywiście od konkretnej osoby, ale tak między 600 a 700 zł miesięcznie. Wydaje mi się to bardzo ważne. Wiecie, to, na czym też mi zależało w tych pierwszych tygodniach i miesiącach, to żeby jednak przestawić ten pewien taki paradygmat, żeby w Polsce ci, którzy pracują na rzecz innych ludzi, ci, którzy są zatrudniani przez państwo lub samorząd, którzy pełnią rolę jakby służebną, którzy bardzo często są świetnie przygotowani do pracy, z reguły z wyższym wykształceniem, ale nie mają silnych lobby za sobą, typu związki zawodowe, raczej nie blokują dróg, raczej nie organizują masowych manifestacji pod Sejmem. Często są bezradni, mimo że całe ich życie polega na tym, że tym najbardziej poszkodowanym i najbardziej bezradnym pomagają od rana do wieczora. Ale dotyczy to także innych grup zawodowych. Bardzo byśmy chcieli, żeby ci wszyscy, którzy zainwestowali w siebie, nie żeby zrobić wielkie pieniądze. Jeśli ktoś postanowił, mimo wyższego wykształcenia, pójść do pracy w pomocy społecznej, to wiadomo, że nie po to, żeby zarabiać wielkie pieniądze. Tym bardziej państwo musi o takich ludzi zadbać. To jest kwestia elementarnej sprawiedliwości, też godności osobistej tych ludzi, ale na końcu też... A gdzie jest godność osobista podatnika, na przykład przedsiębiorcy? A tak a propos godności, pan Tusk na początku dał nam po 100 parę złotych miesięcznie, gdzie większość z nas płaci po kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy podatków miesięcznie. No super, zajebiście. Drodzy Państwo, godność polega na tym, że nie jesteś okradany. Przecież, okej, jest patologia. Patologia, która polega na tym, że nieroby, którym się nie chce pracować, dostają z podatków tym, którym się chce pracować, więcej pieniędzy niż ci, którzy im te pieniądze noszą. To jest patologia. No to można by tą patologię w ten sposób rozwiązać, że nieroby przestałyby dostawać pieniądze. I dostawaliby pieniądze wyłącznie potrzebujący. Nieroby nie. Czyli tak jak mówiłem, wyłącznie ludzie niepełnosprawni lub ci, którzy czasowo nie mogą znaleźć pracy. A inni niech sobie znajdą. Gwarantuję wam, że dobra motywacja załatwi wszystko. Tylko to jest taki klasyk, nie? Bardzo niskie wykształcenie, bardzo niskie umiejętności, bardzo rozbuchane ego. Taki Ferdek Kiepski, nie? Całe życie podbierał babce kiepskiej pieniądze z rentki i jednocześnie pasożytował na żonie, która pracowała i mówił, że nie może znaleźć pracy, bo nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. A to, że nie miał żadnego wykształcenia. Ale Więc tylko potrzebujący pieniądze. Tacy ludzie, nie wiem, stracił pracę 2-3 miesiące zasiłku do czasu, gdy se nową znajdzie. W Polsce jest pełno pracy dla ludzi, którzy chcą pracować. W Polsce brakuje rąk do pracy. I dla ludzi, którzy stracili zdrowie lub nigdy go nie mieli i nie mogą pracować. Tylko dla tych. A dla nierobów? Praca. Po prostu praca. Niech idzie i pracuje. To nie, to pan Tusk będzie to rozwiązywał w ten sposób, że tym, którym chce się pracować, zabierze jeszcze więcej pieniędzy, żeby tym, którzy noszą pieniądze dla nierobów, dać jeszcze więcej pieniędzy, no to wtedy ci, którzy noszą pieniądze nierobom, poczują się zadowoleni, ale co z godnością tego, który na to wszystko pracuje? Wiecie, drodzy państwo, ten dzisiejszy system to jest współczesne niewolnictwo. No tak. Jeśli ty pracujesz, a z owoców twojej pracy żyje ktoś, komu ty nie dałeś, tylko że tobie zabrano owoce twojej pracy i dano komuś innemu, to jest niewolnictwo. Czym się różni system, w którym, nie wiem, ty zbierasz bawełnę na plantacji i owoc twojej pracy jest ci zabierany przez pana,
a system, w którym dzisiaj jesteśmy. Pracujesz gdzieś tam w korporacji, owoc twojej pracy jest zabierany tobie przez pana. Tylko tam to był pan właściciel niewolników, a tu jest pan Tusk. Jest to interes tych wszystkich, którzy w Polsce potrzebują pomocy, bo ta pomoc... No właśnie nie tych, którzy potrzebują, bo ci, którzy potrzebują, bardzo proszę. Choć pański wiceminister Krasoń, którego serdecznie pozdrawiam, ostatnio rozmawialiśmy, bardzo w porządku człowiek, udowadnia, że to nie ma tak, że tylko dlatego, że no miałeś pecha w życiu, urodziłeś się z pewnymi trudnościami, że jesteś jakiś niepełnosprawny. Kurde, Krasoń osiągnął w życiu dużo więcej już niż większość zwykłych ludzi, którzy nie mają żadnych, że się tak wyrażę, dysfunkcji, osiągnie kiedykolwiek. On pokazuje, że można. Ale jeszcze raz podkreślę, nie każdy jest Krasoniem. Jeśli masz tego pecha, urodziłeś się z jakimiś dysfunkcjami lub nabawiłeś się jakiejś dysfunkcji, nie wiem, wypadek samochodowy, cokolwiek, okej, państwo powinno tobie pomóc. A nie w sytuacji, w której sobie siedzisz jak Ferdek Kiepski przed telewizorem i tylko żądasz, żeby ktoś ci znalazł pracę. Świadczona w sposób właściwy, jeśli odpowiedzialni za tę pomoc ledwie wiążą koniec z końcem. Dlatego no, jestem bardzo zadowolony, że te prace się zakończyły i liczę tutaj na bardzo szybką pracę w parlamencie i na szybki podpis prezydenta. Tu chyba nie będzie kalkulował ani spekulował, tak jak w przypadku no, choćby ustawy Pigułka dzień po. I wtedy będziemy mogli ten program wdrożyć w życie. Naszą intencją jest, żeby ten dodatek w wysokości 1000 zł brutto zaczął trafiać do wszystkich pracownic, pracowników wymienionych przeze mnie pomocy społecznej, opieki społecznej już od połowy roku, od 1 lipca. Ale tak jak powiedziałem, to już wszystko w rękach parlamentarzystów i prezydenta. Podkreślam, nie widzę żadnego powodu, aby tam zwlekać albo kwestionować zapisy tej ustawy. Chcę także powiedzieć, no bo nie będę czekał w tej kwestii na państwa pytania. Kiedy prowadziłem posiedzenie rządu, odbywała się, zdaje się, konferencja prasowa, tak? Czy jakieś wydarzenie medialne panów, czy pani Beata Szydło była prawdopodobnie, tak? Pan prezes Kaczyński, były premier Morawiecki i pewnie pan Błaszczak, jak znam życie. Pan przewodniczący Błaszczak. I słyszałem, że pojawiły się tam też literackie epitety pod moim adresem i moich współpracowników w związku ze 100 konkretami na 100 dni. Jak wiecie, za kilka dni mija ten termin 100 dni. Chcę powiedzieć, że kiedy słyszę takie słowa, królowie kłamstwa, w ustach panów Kaczyńskiego czy Błaszczaka, kiedy widzę stojącego obok pana Morawieckiego, który komuś zarzuca kłamstwo, to nic innego mi do głowy nie przychodzi, tylko jedno stwierdzenie, że mieliśmy do czynienia przez 8 lat ze sługami kłamstwa oraz korupcji. No, w skrócie byłby... Tu pan premier dobrze pocisnął, tylko może wreszcie ktoś by poszedł siedzieć za to? Przypomnę, państwo obiecaliście, że pisowcy pójdą siedzieć, jak wygracie wybory. Wygraliście... Kiedy? Kiedy wreszcie któryś z pisowców pójdzie siedzieć? I proszę nie mówić, że wy ich nie wsadzicie, bo ich pan Duda ułaskawi. Wiadomo jest, że muszą zostać skazani przez niezawisły sąd, ale do procesu, tak jak zwykli ludzie, mogą siedzieć w areszcie śledczym, czyli za kratkami. I o tym, czy będą. I od aresztu śledczego, ponieważ to nie jest kara, nie można ułaskawić. Tylko że wy ich nie chcecie wsadzić. Wy chcecie teraz do wyborów porobić szopkę, a po wyborach wszystko się rozbije. Tego chcecie, prawda? Tu PiS też w 2015 mówił, że was i wcześniej, że was wsadzi i tak dalej. Nikogo z was nie wsadził. Ale proszę,
proszę, tyle, dlaczego ten pan od afery wizowej nie siedzi w areszcie? Nawet jak sąd ich skaże za 5, 6 czy 7 lat, przecież oni ucieknął. Skok akurat tak przypadkowo. A mówimy o skoku na wielką kasę. Całej tej ekipy tam zgromadzonej. Jednym z naszych zobowiązań na 100 dni było rozliczenie tego bezwstydnego złodziejstwa, jakiego... No właśnie. Kiedy aresztowania? Byliśmy świadkami, chociaż nie wszyscy dostrzegali, w jakiej skali to złodziejstwo się odbywało. Ale... No skoro było złodziejstwo, to byli złodzieje. To miejsce złodziei jest chyba w więzieniu, tak mi się wydaje. Kiedy wreszcie będą skazania? Każdy dzień i każdy następny dzień. W tym i w przyszłym tygodniu także. Pokażę Państwu skalę nie tylko pazerności, ale też bezwstydu tej ekipy, która dzisiaj ma czelność formułowania takich epitetów pod adresem moim i moich współpracowników. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. W warunkach trudniejszych niż inne przed nami rządy. I dobrze o tym wszyscy Państwo wiecie. Przez te 3 miesiące, począwszy od tej zwłoki, dzisiaj już dobrze wiemy, i to przecież też widać czarno na białym, że ta zwłoka w powołaniu mojego rządu była spowodowana wyłącznie chęcią i potrzebą zabezpieczenia własnych, egoistycznych, finansowych, czasami wręcz brudnych interesów. Pan premier ma rację. Kiedy aresztowania? Po to był ten słynny 2-tygodniowy rząd Morawieckiego. Po to była ta zwłoka zafundowana Polsce przez prezydenta Dudę. Po wyborach czekaliśmy długie tygodnie na możliwość sformowania nowego rządu. Dzisiaj ci, którzy nam zarzucają, że nie wypełniliśmy wszystkich zobowiązań w ciągu tych pierwszych 100 dni. Nie no, panie premierze, proszę nie być dla siebie taki łaskawy. To nie chodzi o to, że pan nie wypełnił wszystkich. Pan nie wypełnił prawie żadnych. I mówią to tak otwartym tekstem, to są dokładnie ci, którzy przez te 3 miesiące robili wszystko, żeby blokować dobre zmiany. Panie premierze, był pan uprzejmy pomówić miliony ludzi, między innymi mnie. Nie jestem jednym z tych ludzi, o których pan mówi. Ja nic nie robiłem złego, a mówię, że pan nie wypełnił obietnic. Dlaczego pan jest taki wredny? Przecież to jest pomówienie publiczne, panie premierze. Ja rozumiem, że kolega jest prokuratorem generalnym, ale jak tak można miliony ludzi nagle pomawiać? Przecież to jest bardzo nieładne, panie premierze. Co prawda nie głosowałem na pana, ale teraz nie będę głosował na pana jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej nie będę głosował. Żeby blokować możliwość realizowania tego, do czego się zobowiązaliśmy. I te obrazy pozostaną na zawsze w pamięci, moim zdaniem, większości Polaków. Bijatyki pod Sejmem, awantury w Sejmie, wetowanie przez prezydenta z różnych powodów, często bez powodu, ustaw. Nie mówiąc organizowanie manifestacji, podpinanie się, a następnie rozpalanie manifestacji rolniczych, w tym także blokowanie granic. Mógłbym tutaj wymieniać, ale nie chcę Państwa zanudzać, przez długi, długi czas wszystko to, co robił PiS i jego liderzy, żeby w Polsce nic się nie mogło udać przez te 3 miesiące. A udało się naprawdę bardzo dużo. Ja bym chciał, żeby udało się dużo więcej. Ja oczywiście wolałbym, żeby móc dzisiaj powiedzieć, że ze 100 konkretów wszystkie zostały w 100% zrealizowane. Ale mimo tych warunków, w jakich pracujemy, już nie mówiąc o zasadniczym, tym upiornym kontekście wojennym, jak się Państwo domyślacie, no nie chcę przesadzić, ale 70% mojego czasu, 80% mojego czasu to jest naprawianie tego, co zepsuli nasi poprzednicy, no choćby w takich sprawach jak rolnictwo. Ja w ostatnich tygodniach zajmuję się głównie tym, jak wyprowadzić... Tu jest racja. Rolnictwo psuł głównie PiS. Fakt. Tylko, że pan premier mógł zacząć
pomagać rolnikom, albo przepraszam, zacząć naprawiać to, co pisowcy zepsuli, sam siebie, wtedy nie byłoby tych protestów. A nie pan premier był uprzejmy do nic nie robić, a potem jeszcze na początku brzydkie rzeczy robić. No, jakaś infrastruktura krytyczna, było uznane tych przejścia graniczne, no, wszystko wyglądało na to, że pan premier szykował pacyfikację protestów rolniczych. Dlaczego pan premier po prostu nie zrobi tych słusznych postulatów tych rolników? Dlaczego pan premier cały czas zdaje się przedkładać interesy Ukrainy nad interesy polskie? To bardzo prosto jest. Po prostu trzeba przestać. Radzić polskie rolnictwo z tych zagrożeń. One nie wszystkie są prawdziwe, ale ludzie to tak się raczej odczuwają, które wynikają z kompletnie bezmyślnej polityki poprzedników. Czy to chodziło o zezwolenie na pełny import zboża i innych produktów z Ukrainy, czy na zgodę, a nawet współautorstwo wszystkich zapisów Zielonego Ładu. Chcę powiedzieć, że zarówno w rozmowach ze stroną ukraińską i mam nadzieję, że do 28 marca, kiedy planujemy tego dnia przynajmniej spotkanie z rządem ukraińskim w Warszawie, że do tego czasu przyjmiemy rozwiązania wspólne z Ukrainą, które będą dużo bezpieczniejsze dla polskiego rolnictwa. Udało się zniwelować. Cały czas podkreśla, co z bezpieczeństwem polskich konsumentów, żebyśmy nie jedli rzeczy potencjalnie, które mogą nawet nas zabić? Zniwelować większość zagrożeń, o których mówili polscy rolnicy, które wynikały z Zielonego Ładu, w tym na przykład ugorowanie. To była naprawdę, no, cholernie ciężka robota, żeby przekonać coś, co już było dawno zaklepane i w Unii Europejskiej i oczywiście 100% efektu nie uzyskałem, ale dużo energii i czasu to pochłonęło. Wojna, osobny rozdział, najbardziej dramatyczny. Działamy w warunkach, gdzie musimy planować także duże wydatki finansowe na bezpieczeństwo polskie, na uzbrojenie Polski, także na pomoc Ukrainie. Jak już Państwu mówiłem, cała ta misja odbudowy pozycji Polski w Europie, tu nie chodzi o prestiż, tu chodzi o to, żebyśmy znowu stali się jednym z kluczowych państw europejskich, jednym z liderów. Wtedy jest też po prostu bezpieczniej. Zaczynają się znowu liczyć z naszym zdaniem, zarówno tutaj, jak i za Atlantykiem. Jesteśmy nie tylko nabywcami pewnych usług czy produktów ze Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy także partnerami, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Tak? W którym miejscu my staliśmy się partnerami, jeśli chodzi o politykę międzynarodową Stanów Zjednoczonych? Bo mi się wydaje, że jesteśmy narzędziem Stanów Zjednoczonych. Poza tym wydaje mi się, że nawet gdybyśmy byli partnerami, a nie jesteśmy, Stany Zjednoczone nas wykorzystują, ale nawet gdybyśmy byli, to zestawienie tego w kontekście kupujemy od nich sprzęt za to, że jesteśmy partnerami, no to by było na zasadzie takiej, że jednak kupujemy za pieniądze to, że jesteśmy partnerami. No ale nie jesteśmy partnerami. Podwyżki dla nauczycieli. Wypłacenie 800+. Mimo, że sytuacja budżetowa w związku z wojną wcale nie jest przecież ani w Europie, ani w Polsce jakoś przesadnie różowa. Dzięki, że pan przyznał, że w związku z wojną sytuacja budżetowa w naszym kraju jest gorsza niż mogłaby być, czyli pan przyznał, że ta wojna jest między innymi na nasz koszt. Nie, będzie jeszcze okazja, żeby dokładnie rozliczać się z tych wszystkich rzeczy, które udało się zrobić w ciągu tych 3 miesięcy. Podwyżki dla budżetówki. Znowu niezależna i niepartyjna prokuratura. Odbudowywanie niezależnego sądownictwa. Media publiczne znowu oddane ludziom. Czy metody... Ale chyba ludziom Tuska, bo tak jak oglądałem ostatnio TVP Info, to tam taka bardzo mocno ostra propaganda szła, tylko już nie pisowska, tylko inna. Czy się podobały komuś czy nie, to jest jedna sprawa, ale to, co mi się bardzo podoba, to, że ja nie mam żadnego i nie mam zamiaru mieć żadnego wpływu na to, co dzieje się w mediach publicznych. Dlatego tak, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że kiedy patrzę dzisiaj na sługi korupcji oraz kłamstwa, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy te 3 miesiące.
I z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że następne tygodnie i miesiące to będzie przyspieszenie. Żeby nikt nie myślał, że którykolwiek z punktów do realizacji, których się zobowiązaliśmy, został unieważniony. Jest trudniej w niektórych sprawach niż myślałem, ale to jest tylko jeszcze większa motywacja dla mnie i dla całej naszej drużyny, żeby iść do przodu szybciej. I dobrze wiecie, że jest kilka takich terminów granicznych, które będą, po przejściu których będzie widać wyraźnie, że to przyspieszenie jest możliwe i coraz bardziej widoczne. I to mogę wszystkim obiecać. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Proszę bardzo, pan redaktor tutaj. No, okej. Okay. Będzie jeszcze szansa. Dzień dobry, witam. Zakrzewska na Radio RMF. Panie premierze, już abstrahując od politycznych oponentów, co powiedziałby pan premier wyborcom, no mimo wszystko, że przez te 100 dni udało się zrealizować 8 konkretów w pełni, 4 nie w pełni, no ale przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie... Przejdźcie, 8 w pełni, 4 nie w pełni. Nawet licząc, że te 4 nie w pełni to i tak są zrealizowane, to jest... 12 ze 100, no to nie trudno policzyć, że 12 ze 100 to jest 12%. Pan premier był uprzejmy wywiązać się z między 8 a 12% obietnic. A naprawdę wsadzić pisowców do aresztu śledczego to nie było trudne. No chyba, że pan premier robi tak jak PiS, czyli dużo w mediach będzie gadał, że to przestępcy, że strasznie źle robili, a nawet zarzutów im nie będzie chciał postawić. Dlaczego te zarzuty są niepostawione? To co to? To tak trudno było postawić te zarzuty? Tylko w mediach gadanie, a w prokuraturze nic. Kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, tego nie udało się zrealizować. No i też jeśli chodzi o legalną i bezpieczną aborcję do 12 tygodnia, co powiedziałby pan wyborcom, nie politycznym oponentom? Ja wracałem się do wyborców, nie do politycznych oponentów. Jeśli pan premier zwracał się do wyborców, no to tym bardziej nastąpiło pomówienie całej masy różnych ludzi, no bo rozumiem, nie tylko do swoich wyborców, bo ja na pana premiera nie głosowałem. Ja popełniłem w życiu wiele głupot, ale aż takich to nie. Jak ktoś się... Myśmy nic panu nie przeszkadzali. Pogląd na temat tego, w jaki sposób PiS szkodzi Polsce wtedy, kiedy rządzi, wtedy, kiedy jest w opozycji, jest chyba powszechnie znany, także nie... To, co wszystko dzisiaj powiedziałem, to te słowa kierowałem do wyborców. I wyborcy będą oceniali, na ile wysoko, na ile krytycznie oceniają naszą skuteczność i te pierwsze 100 dni. I mogę jeszcze raz powiedzieć, przez te pierwsze 100 dni udało się uzyskać wiele rzeczy, o których bardzo wielu sądziło, że są w ogóle nie do zrealizowania. Na przykład jakie? I chcę też powiedzieć, że w moich marzeniach, ja jestem człowiek taki czasami niecierpliwy, znaczy zawsze bym chciał szybciej, dalej, wyżej, wiecie, no żeby to... okoliczności czasami uczą mnie pokory, ale w tej sprawie nie będę pokorny. Znaczy będziemy dalej robić wszystko, żeby wszystkie zobowiązania wypełnić. Ja mam trochę inną kalkulację, ona też nie jest dla mnie powodem do satysfakcji, ale większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji. I ja też nie chciałbym i nie będę odpowiadał na przykład za poglądy polityków inne niż moje w sprawie legalnej i bezpiecznej aborcji. Po 15 października wiedzieliśmy, jak wygląda skład parlamentu i że nie wszystko będzie zależało od mojej woli, to zrozumiałe, jesteśmy w kraju demokratycznym i nie wszystko będzie zależało od woli Koalicji Obywatelskiej. Nie biorę na siebie zawsze całą odpowiedzialność. Jestem premierem, jestem liderem największej partii, więc zdaję sobie sprawę. Jestem, jak wiecie, też do tego naprawdę, w tym jestem profesjonalistą, żeby brać na siebie odpowiedzialność za moje i cudze winy. Więc to nie jest dla mnie w żaden sposób nic nowego i nic, co by mnie onieśmielało. Natomiast no jak rozmawiam i będę rozmawiał każdego dnia z ludźmi, to będę też oczekiwał zrozumienia i wsparcia tam, gdzie potrzeba więcej siły. Jeśli z czegoś
Chciałbym się wytłumaczyć to z tego, że nie udało się przekonać wystarczająco dużej ilości wyborców 15 października, tak żeby dostać wszystkie instrumenty do ręki. Ale chcę też powiedzieć... Nie no, bez jaj. Pan, nawet jakby pan prezydent mógł rządzić samodzielnie, to i tak by miał pana prezydenta Dudę, więc tutaj proszę no nie udawać, że idąc do wyborów pan nie wiedział, kto jest prezydentem z jakiej opcji politycznej, no bo tam wiele legend o politykach krąży, również o różnych substancjach, które spożywają, ale no chyba kurde, jednak świadomość sytuacyjna, kto jest prezydentem RP, to jednak chyba była. Powiedzieć nie po to, bowiem, że jestem za to raczej krytykowany przez opozycję. Ale chcę Państwu powiedzieć, że wiele z tych rzeczy, które udało się osiągnąć w ciągu tych trzech miesięcy, wymagało nadzwyczajnej i niestandardowej determinacji. My naprawdę działamy w warunkach, i to niektórzy z Państwa o tym też mówili w swoich mediach i pisali, w warunkach zabetonowania pisowskiego państwa w sposób bardzo konsekwentny. My naprawdę musimy niestety bardzo dużo energii wkładać w to, żeby ten beton rozkuć, zanim w ogóle jakakolwiek zmiana jest możliwa. Czy ja nie wiedziałem o tym, że jest aż tak źle, kiedy formułowałem 100 konkretów? Domyślałem się, ale że aż tak, że w takim stanie dostaniemy w ręce na naszą odpowiedzialność państwo polskie? Nie. Aż takich szkód, jakie narobili poprzednicy, się nie spodziewałem. To jest więc pewien błąd w kalkulacji na pewno popełniłem. Ja i tak chcę iść do przodu. Znaczy dla mnie to, co jest najważniejsze w tej chwili, to żeby nikt z tej naszej ekipy nie tracił energii. Ja wiem, jakie to jest dewastujące, kiedy każdego dnia od rana do wieczora trzeba się, wiecie, ścierać z materią, która właśnie przypomina taki żelazo-beton. Ale mówi się, że dajemy radę. Ja bez kompleksów mogę ocenić te trzy miesiące. I oczywiście tych wszystkich, którzy podobnie jak ja chcieli i więcej i szybciej. I chcieliby, żeby rzeczywiście cały nasz projekt w te 100 dni został zrealizowany. Proszę Was, nie traćcie wiary. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem te zmiany będą postępowały szybciej. Gwarantuję to Wam. A jak już uwolnimy Polskę też od kolejnego gorsetu politycznego, to naprawdę nie będziemy, i też nie będziemy już się mieli jak tłumaczyć, więc będę miał też dodatkową motywację, żeby wszystkich do roboty jeszcze bardziej gonić. I kolejne pytanie, bardzo proszę, pan redaktor tu miał odebraną. No dobrze. Dzień dobry, Jonasz Jasnorzewski, TVP Info. Panie premierze, jeszcze o tych konkretach, bo pan mówił, że PiS robił wszystko, żeby wam spowolnić pracę i żeby wam się nie udało wprowadzić zmian, no ale teraz jest konkret. Jest projekt Konfederacji, będzie czytany w tym tygodniu w Sejmie, dotyczący właśnie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 12-krotności pensji minimalnej, nie mniej 60 tysięcy złotych. Nic prostszego, wystarczy za tym projektem zagłosować. Czy pan za nim zagłosuje, czy pan poprze ten projekt? O, druga rzecz, pytanie. Pojawiają się informacje, że część ministrów wybiera się do Brukseli. Czy może pan to potwierdzić i w związku z tym, czy planuje pan w najbliższym czasie rekonstrukcję rządu? I jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy pan śledzi u swoich oponentów politycznych te ich wewnętrzne spory, jak wymianę zdań między panem ministrem Mastalerkiem a Błaszczakiem, między panem Jakim krytykującym premiera Morawieckiego, i czy pan ma jakiś komentarz do tego? Ale bardziej mi zależy w pierwszej kolejności odpowiedź na moje pierwsze dwa pytania. Dziękuję. No, dziękuję za te pytania, bo to w jakimś sensie są najlepszą ilustracją tego, że media stały się niezależne od władzy politycznej, że tyle lat czekałem na to, żeby TVP Info zadawało takie pytania władzy. Pechowo akurat ja mam dzisiaj tę rolę, żeby odpowiadać na trudne pytania. Nie rezygnujemy z projektu kwota wolna 60 tysięcy. W tym roku nie jesteśmy w stanie tego zrealizować ze względów finansowych, budżetowych. A to dlaczego? Przecież pan premier ma pieniądze na wszystko. Może na przykład trzeba było nie przedłużać socjalu dla Ukraińców w Polsce? Prawda? Wiecie, że Polacy tego nie chcą, dlatego że się go przedłużyli tak cichaczem, pod medialną osłoną akcji z Wąsikiem i Kamińskim wbijającym mi się do Sejmu. Przecież to by kosztowało... I ile już kosztował nas socjal dla Ukraińców? 60 miliardów?
W sumie cała pomoc dla Ukrainy to jest coś koło ponad 100 miliardów, czego największa część to jest właśnie koszt przywilejów socjalnych Ukraińców w Polsce. Możemy im to zabrać. Znaczy nie tyle zabrać, co przestać im dawać dalej. W sumie dlaczego mają dostawać? No? Chcę powiedzieć, że ja to rozumiem, ja tego nie krytykuję. Przeglądamy, żeby nie było wątpliwości, czy na pewno są to pieniądze dobrze ulokowane, ale ilość pieniędzy, które przede wszystkim musimy wydatkować na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Nie tylko na militarne zakupy, ale szeroko pojęte bezpieczeństwo związane z zagrożeniem wojennym, no, które jest no, w sąsiedztwie nie jest zagrożeniem, a w Europie jest odczuwalnym coraz bardziej zagrożeniem dla wszystkich. To każe nam niezwykle ostrożnie myśleć o tej zmianie, czyli o przegłosowaniu kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy, no bo ona ma bardzo masywne skutki finansowe. Ale na pewno z tego nie zrezygnujemy. Minister finansów jest zobowiązany, żeby kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie była tak czy inaczej efektem naszej pracy. Na pewno... Tak, i prawdopodobnie będziecie to chcieli wprowadzić tuż przed wyborami, ale nie tymi najbliższymi, tylko tymi, co do których będziecie wiedzieli, że przegracie. Na pewno nie w tym roku, na pewno wcześniej niż przed końcem kadencji. A więc tak, opóźnienia będą się zdarzały, szczególnie wtedy, kiedy ja odpowiedzialnie muszę powiedzieć, że jeśli mamy utrzymać wydatki na poziomie ponad 3%, dobrze ponad 3% budżetu na obronę, a wydaje... Pan premier raczy albo świadomie oszukiwać, albo wykazywać się skrajną niekompetencją. Pan premier powiedział 3% budżetu. Ja rozumiem, że chodzi o 3% budżetu na obronność. Nie ma mowy o 3% budżetu na obronność. Jest mowa o 3% PKB na obronność. Budżet Polski to jest coś koło 600 miliardów. PKB Polski rocznie to jest coś koło 3 bilionów. 3% od tych dwóch sum to są zupełnie inne sumy. Wydaje mi się, że nie mamy wyjścia. Nie chcę nikogo straszyć, ale naprawdę sytuacja jest poważna. To rzeczywiście musimy rewidować nie samą ideę, ale proces dochodzenia. Więc w tym roku nie byłoby nas na to stać. W przyszłym roku wrócimy do projektu i zobaczymy, od jakiego momentu będzie możliwy. Jedno za to też będziecie mnie rozliczać. Na pewno za naszej tej kadencji kwota wolna 60 tysięcy będzie faktem, a nie tylko moim marzeniem. Pytanie drugie dotyczyło, tam ktoś się kłóci? I rekonstrukcji rządu. W kontekście wyborów. Nie, nikt się nie zgłosił do mnie z prośbą o miejsce w samolocie do Brukseli, z moich pań i panów ministrów. No jeśli ktoś będzie... Panie premierze, ale proszę nie śpieszkować, albo nie udawać niemądrego. Tu nie chodzi o to, że ktoś się wybiera do Brukseli w odwiedziny, tylko że europosłami chcą zostać. I wtedy nie będą mogli być jednocześnie ministrami, nie? A w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu nie będą, jeśli pan ich nie wywali ze stanowisk ministerialnych w momencie, w którym będą kandydatami do europosłów, no to pan pozwoli, żeby przez 2-3 miesiące nie pracowali jako ministrowie, tylko robili sobie kampanię wyborczą, jednocześnie biorąc pieniądze podatników jako pensję i nie spełniając pracy, nie świadcząc faktycznie pracy, do której są zobowiązani świadczyć. Kandydować do Parlamentu Europejskiego z rządu, no to przede wszystkim musi wygrać wybory. A żeby wygrać wybory w roli ministra, no to trzeba mieć naprawdę bardzo poważne osiągnięcia. Więc zobaczymy, która z pań, które z panów ministrów mają na tyle dobre samopoczucie, że sądzą, że otrzymają taką szansę w wyborach europejskich. Ale no mówiąc serio, ja o tym jeszcze nie rozmawiałem, bo jak wiecie, są wybory samorządowe przed nami. I szczerze powiedziawszy, na razie nie ogniskuję swojej uwagi na wyborach europejskich. Rekonstrukcja rządu nastąpi tak czy inaczej, bo to mówi, przemawia przeze mnie wieloletnie doświadczenie jako premiera. Zawsze ktoś w rządzie spisuje się gorzej, a ktoś lepiej. I zawsze jest dobry moment, że wtedy, kiedy się już zdefiniowało, kto z jakichś powodów nie daje rady tak na 100%,
to wtedy będzie rekonstrukcja. Nie dlatego, że ktoś ma jakieś marzenia typu Parlament Europejski, ale dlatego, że kiedy ja jako premier dojdę do wniosku, że zmiana jest potrzebna, to taka zmiana będzie zrealizowana. Jeszcze pan pytał o jakieś kłótnie. No ale przepraszam, bo są jakaś kolejność pytań, dobrze? Bo to już będzie czwarte z pana strony. Widzę, że nie wszystkie obyczaje w TVP Info się zmieniły. Niestety. Ale nie, ale jest okej. W tej sprawie tyle, co miałem do powiedzenia, tyle powiedziałem. Ja nigdy nie będę mówił źle o moich ministrach. Jeśli będę niezadowolony, to będę ich prosił o rezygnację, a nie obnosił się z moimi pretensjami na konferencjach prasowych. To jest lepsza metoda. Ja też sobie cenię lojalność wobec współpracowników i ta lojalność ma granice, ale kiedy ta granica jest osiągnięta, to wtedy mówię do widzenia, a nie skarżę się na nich publicznie. A te kłótnie w obozie PiS-u no mają trochę powodów, żeby zastanawiać się nad tym, kto przejmie PiS. To jest w ogóle sytuacja ciężka w partii zarządzanej tak jednoosobowo, tak jak w przypadku PiS-u. No generalnie partie polityczne w Polsce są zarządzane dość jednoosobowo, wiem o tym. I wiem, co to znaczy w takiej partii politycznej, kiedy się nagle publicznie rozpoczyna debata, kto prezesa czy przewodniczącego zmieni i kiedy. To znaczy, że to jest jakiś bardzo poważny kłopot. I te kłótnie i obrzucanie się w mediach odpowiedzialnością za jakieś grzechy czy występki, zresztą przy każdej okazji, nie tylko teraz przy tej kwestii amunicji, to nie jest tylko kwestia temperamentu, chociaż niektórzy mają temperament rzeczywiście, powiedziałbym, no taki pasujący do tematu dyskusji, czyli do amunicji. Minister Mastalerek jest rzeczywiście taki eksplozywny w niektórych swoich wypowiedziach, ale no, z całą pewnością dochodzi do przesilenia w PiS-ie i są to i konflikty między środowiskami, to co pan europoseł Patryk Jaki opowiada o panu Morawieckim, to chyba ja byłem delikatniejszy w niektórych sformułowaniach. Więc tak, na pewno jesteśmy świadkami takiego przesilenia i wewnętrznych tarć i kłopotów, a gdzieś na końcu będzie po prostu kwestia nowego przywództwa i raczej podziału obozu Zjednoczonej Prawicy. Tego nie ukrywają nawet ci, którzy w tych kłótniach dzisiaj uczestniczą, że prawdopodobnie dojdzie do rozłamu. Ale szczerze powiedziawszy, to nie jest ani mój ból głowy, ani mój problem, ani źródło jakiejś nadziei, bo nas będą rozliczać ludzie. Dzisiaj jesteśmy też tego świadkami, z tego, co my robimy, a nie z tego, w jakiej kondycji jest PiS. Nie, że się martwię, no nie będę udawał. Znaczy, ja wiem dobrze, gdzie jest ich miejsce. I to, że się kłócą, to jest na razie najmniejsza kara, jaka ich spotyka. Dziękuję. Pan redaktor Kolanko i ostatnie pytanie już będzie dla pana, obiecuję. Bo już... Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Panie premierze, dwa pytania samorządowe. Jedno, prośba o wyjaśnienie, czy jest rzeczywiście oficjalne poparcie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej dla prezydenta Sutryka we Wrocławiu, bo takie sygnały z Wrocławia są. A drugie, pytanie o sejmiki. Na ile na przejęcie władzy, w ilu sejmikach pan liczy i czy to nie jest tak, że na ścianie wschodniej potrzebny jest do tego wysoki wynik trzeciej drogi. Dziękuję bardzo. A, tu pan Kolanko. Do tego pije, że oni się przecież też między sobą bardzo mocno kłócą i zdaje się, że ostatnio pan Tusk wprost zaatakował pana Hołownię i stwierdził, żeby tam na pana Hołownię to tak nie za bardzo głosować. No i nie to, żeby się z panem Tuskiem nie zgadzał, żeby nie głosować na pana Hołownię. Tylko, że ja z panem Tuskiem się pewnie różnię w tym kontekście, że pan Tusk pewnie by sugerował, że głosować na pana Tuska. A ja sugeruję, żeby głosować wyłącznie na lokalne komitety, żadne partyjne. Ja w sprawie wyniku trzeciej drogi kiedyś się wypowiedziałem, to było w październiku. I nie wiem do końca, jaki to przyniosło efekt, ale wiem, że niektórzy się irytują, kiedy to przypominam, więc wolę na ten temat już nic nie mówić.
ale życzę wszystkim z koalicji 15 października jak najlepszego wyniku, bo rzeczywiście od wyniku każdego uczestnika naszej koalicji rządowej zależy przyszłość tych sejmików tradycyjnie zarządzanych przez PiS. I ja nie lubię takiego, wiecie, tandetnego optymizmu. Czasami nawet się denerwuję, jak widzę jakieś ulotki, czy plakaty, czy jakieś grafiki w internecie, tam, do zwycięstwa, zwyciężymy. Szczególnie to akurat nie jest moja parafia, ale jak widzę takich zdruzgotanych psychicznie, smutnych, przeraźliwie uczestników tych spotkań z prezesem Kaczyńskim, jak tak skandują zwyciężymy, to sobie myślę, że lepiej jednak w życiu być ostrożnym i nie przesadać z pewnością siebie, bo to wygląda czasami kabaretowo. Więc ja też zalecam moim koleżankom i kolegom taką ostrożność, jeśli chodzi o prognozy, i determinację, bo to jest rzecz, jakby ona powinna dotrzeć, moim zdaniem, do każdego polskiego domu. To znaczy, nic się nie skończyło 15 października. Dopiero coś się zaczęło. I ja wiem, że to nie do wszystkich te argumenty trafiają, na pewno nie do twardych wyborców PiS-u, ale do wszystkich pozostałych mam tylko jedną taką uwagę. Nie bądźmy tak jak czasami bywało, mądrzy po szkodzie. A szkody sobie sami narobimy, jeśli uznamy, że wszystko jest załatwione. To choćby to, o czym dzisiaj rozmawiamy od początku, czyli ile udało się zrobić, ile się nie udało zrobić w ciągu 100 dni. To wynika także z tego, że jakby brakuje czasami tej kropki nad i, tego takiego postawienia takiego ostatniego mocnego akcentu. I dlatego mi bardzo zależy na tym, żeby wszyscy jakby dobrze zrozumieli, że wybory samorządowe to jest także przyszłość europejskich pieniędzy i sposobu ich wydawania. I to w każdym... W sensie, że znowu, jeżeli nie wygra Platforma, to nie będzie kasy? Bo to jak wyszło z tą kasą z Unii Europejskiej, to niestety, ale trochę wyszło na zasadzie takiej, że PiS ma trochę racji, że tej kasy nie było, bo to PiS rządził, a teraz kasa jest, bo teraz rządzi Platforma. To tak. Tak się trochę, wyszło szydło z Wojtka bardzo mocno. W każdym województwie to powinno dotrzeć do ludzi. Nie dawajcie szansy tym, którzy zmarnowali nam 2 lata, którzy pieniędzy europejskich w ogóle nie mieli, bo je zablokowali, a te, które przyszły wcześniej, rozkradli. No, oto jest ta stawka w tej chwili. Dobrze, jeśli ktoś rozkradł, kiedy będą zarzuty, kiedy ci ludzie będą siedzieć, a nie tylko w mediach? Pan tyle mówi o złodziejach. Kiedy ci złodzieje pójdą siedzieć? Ktoś mówi, a w samorządowych to dla mnie jest ważne, jak wygląda, czy jak się sprawuje kandydatka, czy kandydat. Oczywiście tak, to jest, ludzie są najważniejsi, także kandydaci. Ale także chodzi kandydaci. Także o sprawę systemową. I uważam, że to jest dokładnie ten moment, w którym w interesie wszystkich bez wyjątku, naprawdę, jeśli odrzucimy na chwilę te ideologiczne spory, w interesie wszystkich bez wyjątku jest wybrać takich ludzi, którzy dobrze rozumieją, jak budować projekty, jak wykorzystać pieniądze, które były na KPO, jak dobrze wykorzystać środki z Funduszu Spójności i co znaczy dobra współpraca z rządem, no bo to jest tak gigantyczne przedsięwzięcie, że tu nie może być wojny na noże. Znaczy to ja z nikim wojny na noże nie będę prowadził, ale jak patrzę na niektórych samorządowców pisowskich, dzisiaj organizują blokady na drogach, niektórzy z nich udają rolników. To dobrze wiem, że to oni będą utrudniać tę współpracę. Naprawdę. To niestety prawda, że sporo polityków PiS-u się podszywa pod rolników, według mojej opinii, ale też podtrzymuję to, co mówiłem, że według mojej opinii pan Tusk, swoich kolegów, koledzy pana Tuska się podszywają pod rolników i z nim negocjują. No, taka jest moja opinia. Tak jest. Nie udawajmy, że tego nie widzimy. Więc no, zwracam się do wszystkich, do tych, co kandydują z naszych list, pracujcie tak ciężko, jak to możliwe. Do tych, którzy będą głosować, nie, broń Boże, wyrzućcie z głowy takie myślenie, że jest załatwione. Nie, nic nie jest załatwione jeszcze. I dlatego też gorąco namawiam wszystkich, żeby zagłosować na prezydenta Jacka Sutryka, który ma nasze oficjalne poparcie. Każdy prezydent, każda prezydentka ma osiągnięcia i ma
wpadki, w ogóle bez dwóch zdań, ale wydaje się, że pan prezydent Sutryk bezwzględnie zasługuje na szansę drugiej kadencji. A to, że były emocje... A, bo to jest ten, który ma szansę, że nie zostanie wybrany. No, ja o Sutryku akurat mam zdanie trochę gorsze, ale najgorsze to mam zdanie o panu Trzaskowskim, którego największą zaletą jest to... Znaczy nie, on nie ma zalet. Jego największą szansą jest to, że ci inni kandydaci są jeszcze gorsi. O, to jest największa szansa Trzaskowskiego. No, Wrocław to jest wielkie miasto, dumne. Ja kocham Wrocław nie tak jak Gdańsk. No ale tuż obok Warszawy, o tak bym powiedział. Z różnych powodów. Ja mam bogatą historię z Wrocławiem, też tą polityczną, więc ja się nie dziwię, że jest tylu też chętnych, żeby walczyć, że jest ostra konkurencja i że było paru chętnych też, żeby zawalczyć o to miejsce. Ale no bo Wrocław wart jest no też może nie mszy, no ale jest wart starań. I także tak, pan prezydent Sutryk ma nasze poparcie. I ostatnie pytanie już tu obiecane panu redaktorowi. Wiele osób ma jeszcze pytanie. Tomasz Satta, Radio Tok FM. Dzień dobry, panie premierze. Nasze spotkanie zaczęliśmy od składek na ZUS, wobec czego pozwolę sobie dopytać o kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kiedy poznamy pana decyzję w tej sprawie, bo zdaje się, że jest kandydatura wskazana przez panią ministrę Dziemianowicz-Bąk. Też rozumiem, że to jest osoba, która będzie w jakimś sensie odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian. Obok składek na ZUS jest jeszcze składka zdrowotna i zapowiedź państwa, że będą zmiany w tym obszarze. Ministerstwo Zdrowia dawało sygnały, że w tym tygodniu poznamy jakieś wstępne przynajmniej założenia, szczegóły, więc pytanie, czy dotrzymają państwo tego terminu i jeszcze bardzo krótko... Przepraszam, bo to tak nie fair, bo inni czekają. Też czekałem. No to. To bardzo krótko. Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Czy to wciąż Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego, czy to wciąż aktualna propozycja, jak postępują prace nad wnioskiem? Dziękuję. To wyczerpaliśmy. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Chociaż tyle. Zostanie złożony w najbliższych dniach. Otrzymałem założenia zmian w składce zdrowotnej. Nie wszystko mnie zachwyciło w tych propozycjach. Potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin. Myślę, że do końca tygodnia, tak jak pani minister zdrowia zakładała, publiczność powinna poznać te założenia, na czym polega, jeśli chodzi o składkę zdrowotną. No tak czy inaczej, ten model, tam, jak wspomniałem, drobne korekty będą potrzebne. Ten model zakłada w mniejszym lub większym stopniu ulgę. Znaczy nie chodzi o projekt ulgi, tylko ulżenie doli wyraźnej większości przedsiębiorców w Polsce. Znaczy idzie naprzeciw temu oczekiwaniu, żeby wrócić do systemu sprzed ładu pana Morawieckiego. I my jeden do jeden nie wrócimy do modelu, w którym była niska składka ryczałtowa plus odpis, możliwość odpisania tego od podatku dochodowego. Mało kto pamięta może, ale de facto wtedy przedsiębiorcy efektywnie płacili tam 50 zł z groszami miesięcznie. A bardzo często ich pracownicy najmniej zarabiający płacili dziesięciokrotnie więcej. Więc to nie było do końca ten... Nie pracownicy, tylko myśmy za tych pracowników płacili. Proszę nie szczuć ludzi na przedsiębiorców. Stary model nie był, delikatnie mówiąc, do końca fair wobec wszystkich płatników składki. Ale to co... Chyba ubezpieczonych, bo płatnikiem składki jest ten, kto przelewa kasę. Znowu pan premier się zachowuje, jakby nie miał podstawowej wiedzy. Nie wiem, czy pan premier specjalnie tak udaje, że nie ma tej podstawowej wiedzy, czy naprawdę jej nie ma. Płatnikiem składki jest przedsiębiorca, który przelewa kasę do ZUS-u. A osoba ta druga to jest ubezpieczona. Stało się jako konsekwencja działań premiera Morawieckiego, to dla przedsiębiorców, szczególnie tych... Bo ja mówię o tej masie przedsiębiorców, którzy nie są krezusami. Więc oni zasługują i dostaną to, na co czekają, czyli niższej ryczałtowej składki. I tak jak powiedziałem, myślę, że do końca tygodnia ta informacja będzie publicznie dostępna, jak wyglądają założenia tej zmiany.
Jestem na jutro umówiony jeszcze na krótką rozmowę z panią ministrą Dziemianowicz-Bąk i jej efektem powinna być taka moja rekomendacja czy rozstrzygnięcie dotyczące szefostwa ZUS-u. I bardzo dziękujemy. Nie, no to jeżeli parytet, to proszę bardzo pani z Polsat News, bo rzeczywiście panowie dzisiaj mieli duże preferencje. Dziękuję. Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam zapytać o takie trzy krótkie kwestie. O słowa wiceminister sprawiedliwości Marii Eichardt, która zapowiedziała zwolnienie 20 tysięcy więźniów. Czy to jest dobre rozwiązanie i czego to jest powodem, że w ogóle... O tych 20 tysiącach więźniów to będzie oddzielny vlog. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo. Są te więźnia przepełnione. Tutaj wiceminister powiedziała o tym, że to jest efekt polityki poprzedniej władzy i surowości kar. Czy pan premier się z tym zgadza? Ale też chciałam zapytać o słowa generała Rajmunda Andrzejczaka, który powiedział na pytanie, czy Polskę czeka wojna, powiedział, że trzeba się szykować. Czy pan premier również... Znaczy, tak kiwanie głową to nie było to, że ja się z tym zgadzam, że my się musimy szykować na wojnę, tylko to jest to, że to jest ten fragment, na który czekaliśmy, drodzy państwo. Czy popiera takie słowa, zgadza się z tym i czy w związku z tym produkcja amunicji w Polsce powinna być zwiększona, czy jest na to jakiś plan w ogóle? I trzecia rzecz to rolnicy. Rolnicy, to znaczy, czy jest jakaś koncepcja na to, żeby pomóc im z zbyt dużą ilością zboża? No i czy po Zielonym Ładzie, po tych zmianach jest szansa na to, że przerwą protest zdaniem pana premiera? Dziękuję. Zacznę od tego chyba najpilniejszego społecznie i emocjonalnie problemu, czyli protesty rolników. Nawet nie od początku rządów, bo mówiłem to jeszcze na długo przed wyborami 15 października, że niepokoje, emocje wśród polskich rolników są jak najbardziej uzasadnione. Te związane z niekontrolowanym napływem wielkiej ilości zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. I też nie pozwolę, żeby przekłamano w sposób tak bezczelny, jak to robi dzisiaj PiS, żeby przekłamano historię tych złych zdarzeń, jeśli chodzi o kwestie zboża i innych produktów rolnych, które napływają ze wschodu do Polski. I naprawdę jeszcze raz chcę przypomnieć, że 100% winy i zaniechania leży po stronie Kaczyńskiego, Morawieckiego i ich ministrów rolnictwa. Do czasu, jak pan Tusk został premierem. Wcześniej zgadzam się. Pamiętam, jak pan Tusk mówił, że największy syf do nas wjeżdża i tak dalej. To pan premier mówił, jak jeszcze nie był premierem, a pan Kaczyński, który jakby osabia pisowców, twierdzili, że pan Tusk powiela narrację Kremla i tak dalej, i tak dalej. To jest 100% racji, to jest wina PiSu, ale potem pan Tusk przejął władzę i przepraszam, ale nic z tym nie robił do czasu protestów. I to wszystko wy macie nagrane. I to nie na tajnych taśmach, tylko to wszystko było wielokrotnie emitowane w waszych telewizjach, na waszych portalach. Kiedy mówili, nie ma problemu, ukraińskie zboże jest dobre dla polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki, nie bójcie się, sprzedacie swoje zboże drożej. Mówili to miesiącami. Wyrazili zgodę na radykalną liberalizację handlu z Ukrainą w Brukseli. Nie Tusk, ten wykpiwany król Europy, tylko Morawiecki. Wyraził zgodę na kompletnie bezwarunkowe zliberalizowanie handlu z Ukrainą i to stało się powodem tych problemów. Prawda. Ale mówię o tym nie po to, żeby zwalać na urzędników poprzedniej ekipy, no bo to jest oczywiste, że oni tutaj nabroili najwięcej, ale żeby dotarło wreszcie do tych wszystkich, którzy dzisiaj podsycają te protesty, że my to, co oni zepsuli, naprawdę odwracamy. To nie jest łatwy proces i dużo udało się osiągnąć. Mam wrażenie, że niektórzy organizatorzy protestów, im więcej nam się udaje załatwić, tym bardziej są wściekli. Jak patrzę na działania niektórych liderów Solidarności, to widzę, że im więcej przywozimy informacji, nie ma ugorowania, nie ma kontroli i kar, ani czyli żadnej warunkowości, przymusowości dla wszystkich do 10 hektarów. Oczywiście wśród organizatorów są bardzo często ci, którzy dysponują dużo większymi gospodarstwami. No ale jednak do 10 hektarów to jest wyraźna większość polskich rolników i oni są zwolnieni z jakichkolwiek kontroli i kar związanych z niewykonywaniem wymogów europejskich. No,
Za chwilę zatrzymamy ten przymus dotyczący torfowisk, mokradeł, zalewania terenów. Jutro, pojutrze jest głosowanie. Dzisiaj ta rekomendacja z rządu była jednoznaczna. I tak udało się uzyskać, więc gdyby to przeszło wbrew nam, to i tak w dużo lepszej wersji niż poprzednio, a więc bez zero przymusu, ale prawdopodobnie uda nam się w ogóle zablokować ten projekt i my będziemy działali na zasadzie pełnej dobrowolności. My nie rezygnujemy, bo to jest oczywiście potrzebne ze względu na gospodarkę wodną i na ochronę środowiska. Też długoterminowo w interesie samych rolników. Inna gospodarka wodą i kwestie torfowisk i mokradeł. Ale będziemy to robili bez przymusu europejskiego, tylko wyłącznie tam, gdzie będzie na to zgoda i ochota i pieniądze. Więc z Ukraińcami cały czas rozmawiam i tak naprawdę dzisiaj zboże z Ukrainy, dzisiaj nawet tranzyt nie jest już problemem. Te ilości są już naprawdę nieśladowe, no ale są no, radykalnie mniejsze. To jest kilka procent z tego, co napływało w tym najgorszym momencie. Więc bardzo proszę, żebyśmy też wiedzieli przy całym naprawdę... No bo w chwili obecnej to jesteśmy przed żniwami, a nie po żniwach. Zacznie się po żniwach znowu problem, nie? Naprawdę moim niekłamanym szacunku dla rolników i zrozumieniu dla ich lęków i złości. Otwórzcie szeroko oczy, kto was dzisiaj podpuszcza. Bo my naprawdę robimy wszystko, żeby wam ulżyć. A niektórzy robią wszystko, żeby was użyć przeciwko mnie i mojemu rządowi. Mamy przygotowany projekt rozporządzenia. Ja już mówiłem o tym rolnikom, że my jesteśmy gotowi. Chociaż oni mówili, że nie chcą pieniędzy. No właśnie. Okej, to ja tu nie będę się narzucał. Ale w jaki sposób zdjąć, używając publicznych pieniędzy, tę nadwyżkę zboża, która jest w Polsce? Mamy jedną rzecz, ona jest logistycznie trudna do rozstrzygnięcia. Kto ma dostać te pieniądze? Jeśli będziemy zdejmowali nadwyżkę zboża z polskiego rynku, z polskich magazynów, to znaczy, że za publiczne pieniądze kupimy albo dopłacimy. I w tej chwili ja muszę wiedzieć dokładnie, komu dopłacimy. Czy tym, którzy spekulują zbożem? Ja chcę, żeby te pieniądze trafiły do rolników. Ja wam na pewno wiem, za czyje pieniądze. Za nas, podatników. Mi się to nie podoba. Do producentów. Dlaczego nie... Zobaczcie. Pan Tusk za nasze polskie pieniądze, podatnika, kupi zboże od polskiego rolnika. Pewnie ono gdzieś tam pojedzie na przykład do Afryka, do głodnych ludzi w Afryce. A my będziemy jeść to niezdrowe, ukraińskie. Potencjalnie... rakotwórcza, jak mówił wiceminister ten od rolnictwa, Kołodziejczak, nawet radioaktywne, no ludzie. I mamy, powoli znajdujemy już taki sposób, żeby ewentualna pomoc publiczna w jakiejś formie, ale jednak trafiła do najbardziej zagrożonych, a nie do tych, którzy na tym już raz zarobili, na tym zbożu. I nie jest to nie jest taki prosty projekt, ale to też zrobimy. Z Ukraińcami dojdziemy w ciągu 2 tygodni do tego spotkania rządów, do ładu, jeśli chodzi o przyjęcie zasady licencji, zgody rządu na wpuszczenie czegokolwiek z terenów Ukrainy. Jak będzie trzeba, zatrzymamy także tranzyt na jakiś czas. I ja chciałbym to, żeby to było w zgodzie z władzami ukraińskimi. Ja nie chcę im szkodzić. Tam naprawdę ta wojna nabiera bardzo poważnego, znaczy była zawsze bardzo poważna, ale ryzyka zaczynają być bardzo poważne nie tylko dla Ukrainy. Więc... O, i tu się zaczyna. Ryzyka bardzo poważne nie tylko dla Ukrainy. To już jest początek jakby straszenia nas, tak? Że to ryzyko wojny na Ukrainie jest nie tylko dla Ukrainy. Mamy się bać i mamy się na coś godzić. Lecimy dalej. Więc tak, my jesteśmy gotowi do działania. Jeśli pani mnie pyta, czy to spowoduje, że nie będzie protestów, uważam, że dzisiaj niektórzy organizujący te protesty robią to nie dlatego powodu, dla którego te protesty się zaczęły. Bo jeśli chodzi o te powody, my je naprawdę w tej chwili rozwiązujemy. Mam nadzieję, że ta eskalacja, bo mamy do czynienia z eskalacją takich działań nieprawnych, mamy złe informacje dotyczące bardzo dużej eskalacji, groźb, nawet pod adresem rolników, którzy odstąpili od blokady.
Więc też chcę uprzedzić, że ci, którzy wykorzystując rolnicze protesty, będą łamali prawo i to w sposób tak drastyczny, jak ostatnio widzieliśmy, to oczywiście też państwo nie będzie tutaj bezczynne. To byli rolnicy. Dziękuję. Słuchajcie, to nie jest tak, że to decyzją ministra czy premiera, czy wskutek konferencji prasowej 20 tysięcy ludzi wyjdzie z więzienia. Mamy problem i ten problem trzeba rozwiązać, że my mamy rekordową ilość więźniów na głowę mieszkańców. Czy z tego należałoby wyciągnąć wniosek w Europie? Czy z tego należałoby wyciągnąć wniosek, że my jesteśmy, nie wiem, narodem przestępców? Bardziej niż inne narody europejskie? Nie sądzę. Polityka karna ministra Ziobry spowodowała, że jest cała kategoria przestępstw i myśmy nad tym pracowali, które powinny podlegać karze, ale niekoniecznie jest to kara więzienia. Dla mnie, ja zawsze stałem na tym stanowisku, wszystko co jest wymierzone w zdrowie i życie człowieka, wszystko co jest związane z fizyczną przemocą, no oczywiście z interesem państwa, zdrada, no wiadomo, mówimy o ciężkich przestępstwach, tam państwo powinno być surowe i to w sposób radykalny, ale nie każde przestępstwo musi kończyć się bezwzględnym więzieniem. Szczególnie mówię o tych przestępstwach, które nie stanowią żadnego zagrożenia z punktu widzenia życia i zdrowia innych obywateli. Więc nie wykluczam, że rzeczywiście w polskich więzieniach nie musi siedzieć rekordowo dużo więźniów i że można tak korygować politykę karną, żeby ci najgroźniejsi naprawdę siedzieli i to długo, a ci, którzy nie są groźni z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa obywateli, żeby nie zaludniali tych więzień. Ale to jest moja taka uwaga bardziej o charakterze ogólnym i powiedziałbym dotycząca filozofii prawa. Przepraszam. Jeszcze ten. Nie jest moją rolą nikogo straszyć. To jest dobre. Pan premier Tusk mówi, że nie jest jego rolą nikogo straszyć, a straszy nas od co najmniej kilku miesięcy, nie? Nie mówiąc już o jego kolegach, podżegaczach wojennych, Putina w gniecie by w ziemi i tak dalej, nie? Dzisiaj tu nawet nie chodzi o komentowanie słów generała Andrzejczaka. W każdym miejscu w Europie i w świecie, tam gdzie spotykam się z prezydentami, premierami, szefami instytucji, rozmawiam telefonicznie z, nie wiem, z sekretarzem generalnym NATO, wszyscy bez wyjątku mówią tylko o jednym. Jak przygotować Europę i Zachód na wypadek agresji? I to jest właśnie coś, co już powinno wzbudzić nasze podejrzenie. Pan premier właśnie się wygadał, że niezależnie od tego, z kim rozmawia, wszyscy mówią tylko o jednym, jak przygotować nas na wojnę. No, drodzy państwo, a gdzie jest chociaż mówią tylko o jednym, jak nas przygotować na wojnę, a dlaczego nie mówią o tym, co zrobić, żeby do tej wojny nie doszło? Czajcie? Oni mówią tylko o przygotowaniu do wojny. Nie mówią w ogóle o tym, co zrobić, żeby jej nie było. Co zrobić, żebyśmy nie zostali zaatakowani. Rozumiecie tą różnicę? Jakbym ja w swoim domu tylko i wyłącznie gadał, słuchajcie, co zrobić, jak, nie wiem, do domu wjadą nam zbiry i będą nas mordować? Czy to jest psychoza strachu? Chyba przede wszystkim trzeba się zabezpieczyć, żeby żadne zbiry ci do domu nie wjechały i ci nie robiły krzywdy. Dlaczego nikt, pan premier się przyznał, nikt nie rozmawia na temat tego, żeby wojny nie było, tylko nas na nią szykują? Dzisiaj nie ma innego tematu. Czy to jest Bruksela, czy to jest Trójkąt Weimarski, czy to jest Grupa Wyszehradzka, czy to są wizyty premierów ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, tych wszystkich, którzy odwiedzili Polskę. My rozmawiamy tylko o jednym. W jaki sposób zabezpieczyć Polskę i Europę przed możliwą agresją rosyjską. Czajcie? Dzisiaj nie ma innego tematu. My rozmawiamy tylko o jednym. Pan premier 3 razy powtórzył to samo. Jedyne, co robią, to szykują nas
na wojnę, zabezpieczyć nas przed agresją. W ogóle nie rozmawiają o tym, co zrobić, żeby tej agresji nie było, żeby powstrzymać tę wojnę. Ja nie wiem, nikt z nas przecież nie powie, na ile procent to zagrożenie jest realne. Ale ono jest realne. I czy to jest 10% czy 80%, no to żadne państwo nie może sobie pozwolić na zlekceważenie tego zagrożenia. Nie, bez jaj. Słyszeliście, co pan premier właśnie powiedział? Że nie wie, na ile procent zagrożenie jest realne, ale niezależnie od tego, na ile procent jest realne, to nie rozmawiałem tylko o tym. Kurde. Drodzy państwo, na świecie jest cała masa różnych zagrożeń. Na przykład w to, że wpierdzielnie w nas meteor. Można wyliczyć matematycznie, jakie jest prawdopodobieństwo, że danego dnia w naszą kulę ziemską pierdzielnie meteor. Tak jak kiedyś pierdzielnął i rozwalił dinozaury, nie? Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby na przykład do władzy dorwali się pracownicy NASA, którzy zabezpieczają nas przed, potencjalnie zabezpieczają nas przed uderzeniem w Ziemi asteroidy? My nie wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo, że w Ziemię walnie asteroida i zniszczy całe życie na Ziemi. Ale niezależnie od tego, jakie to niebezpieczeństwo jest, rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, czy w Ziemię walnie asteroida. Nie rozmawiamy w ogóle o rozwoju technologii, nie rozmawiamy o kolonizacji Marsa, nie rozmawiamy o budowaniu infrastruktury na Księżycu, nie rozmawiamy w żaden sposób o nowych technologiach, nowych nadpędach, które być może pozwolą nam opuścić Układ Słoneczny i polecieć do innych układów gwiezdnych. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, że w Ziemię może walnąć planetoida, ponieważ nie wiemy, jakie jest to prawdopodobieństwo, ale będziemy gadać tylko o tym. Może to zbyt mało abstrakcyjne. Jest prawdopodobieństwo, że przejedzie cię samochód na pasach, jak będziesz przechodził przez jezdnię. Wyobrażasz sobie, że twoja żona czy twój mąż, ponieważ nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo, że wasze dziecko będzie przejechane przez samochód na pasach, o niczym innym nie rozmawia, tylko o tym, że twoje dziecko zostanie przejechane na pasach. I jedyne, co robi, to przygotowuje wasze dziecko do tego, na wypadek przejechania przez samochód na pasach. Nie karmi go, nie kąpie go, nie poi go, nie uczy go, nie prowadza do szkoły, nie prowadza do żłobka, do przedszkola, nie bawi się z nim. Jedyne, co robi, to przygotowuje je na wypadek przejechania na pasach przez samochód. Przecież to jest choroba psychiczna. Szczególnie skoro wszyscy nasi sojusznicy tylko o tym mówią. I sojusznicy też tylko o tym mówią. Przecież to jest jawne pchanie nas w wojnę. To jest jawne orędzie wojenne Tuska. Więc my musimy, i to na kilku frontach, że użyję niestety tego słowa, musimy przygotować Polskę na każdy scenariusz. Dotyczy to... Na kilku frontach musimy przygotować Polskę na każdy scenariusz. No ludzie. A dlaczego nikt nie mówi o działaniach, żeby te czarne scenariusze się nie sprawdziły? Kurde. Drodzy państwo, co tutaj się kurde zadziało? Przecież pan Tusk, jeszcze już pomijam fakt, że... Drodzy państwo, o inaczej, zobaczcie. Nam tutaj na zachodzie się wydaje, że my stanowimy cały świat. Gówno, nie stanowimy całego świata. Cały świat to jest około 8 miliardów ludzi, my na zachodzie to jest około 1 miliarda ludzi, czy to jest jakaś 1/8 populacji Ziemi, to jest cały świat zachodu. Stany Zjednoczone, cała Europa, Australia i tak dalej. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Putin mówi o pokoju. Putin mówi, że nie chce z nami walczyć, Putin mówi, że nas nie zaatakuje, że on chce pokoju. Pewnie kłamie, ale ważne, co mówi. Inni słuchają. My mówimy tylko o wojnie. Europa mówi o wojnie, Stany Zjednoczone mówią o wojnie, Zachód mówi o wojnie, Putin mówi o pokoju. I teraz tak, żeby nie było wątpliwości, ja Putina potępiam, Putin zły, niedobry, Putin pewnie kłamie. Ale zobaczcie, jak to PR-owo wygląda.
W chwili obecnej to wygląda tak, że 1 miliard się kłóci, my Zachód z Rosją, a 7 miliardów patrzy. I te 7 miliardów słucha. I te 7 miliardów, które słucha, to słucha, że my w Europie mówimy wojna, 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 a Putin mówi pokój, 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 pokój. My wychodzimy na tych, którzy chcą wojny. A Putin wychodzi na gołąbka pokoju. I potem, załóżmy złą wolę Putina, załóżmy. Co wcale nie jest, co być może jest prawdziwe, tak? Że on chce nas zaatakować. Ale ponieważ on ciągle gadał o pokoju, a my ciągle gadamy o wojnie, to jak on nas zaatakuje, to on powie, ale przecież to Europa mnie zaatakowała. Przecież wszyscy słyszeliście, od 2 lat, od 3 lat ciągle gadali o wojnie. No to mnie zaatakowali. Pamiętajmy, my nie jesteśmy pępkiem świata, nie jesteśmy całym światem. Jest Ameryka Południowa, jest Afryka, jest Azja, która wcale nie jest za nami, a ponieważ zwykle jest przeciwko Stanom Zjednoczonym, a my się kurczowo tej Ameryki trzymamy, to ona jest trochę przeciwko nam i trochę za Putinem na zasadzie takiej, nie lubimy Putina, ale Stanów Zjednoczonych nie lubimy jeszcze bardziej, bo na przykład pamiętamy, jak bombardowanie amerykańskie zabiło nam dziadka. Albo siostra, albo brata. I ten Stany Zjednoczone w wielu miejscach świata są dużo bardziej znienawidzone niż Rosja. Zobaczcie sobie, kto ile wojen rozpętał po wybuchu II światowej. Zobaczycie, kto jest największym agresorem. I teraz tak, my gadamy wojna, oni gadają pokój. Świat patrzy, świat ocenia. Wiecie, to jest trochę tak, jakby powiedzmy jest sobie osiedle domków jednorodzinnych. W tym osiedlu domków jednorodzinnych jest takich 5, powiedzmy, że jest tam 100 domków. Zamknięte osiedle 100 domków. Osiedle zamknięte 100 domków jest 5 starych mieszkańców, bardzo bogatych, którzy tam trzęśli tym osiedlem domków jednorodzinnych i wprowadza się nowa rodzina. I ta nowa rodzina jest w konflikcie z tą starą piątką. I teraz tak. Obiektywnie ta nowa rodzina jest zła. Obiektywnie ta nowa rodzina kombinuje i uprzykrza życie tej piątce. Ale ta nowa rodzina ciągle mówi, że ona chce miłość, braterstwo, grill dla wszystkich sąsiadów, samo dobro. A ta piątka ciągle mówi, będzie wojna, będziemy się bić i tak dalej, i tak dalej. A inni patrzą. I kto mówi o... I co z tego, że ta piątka obiektywnie ma rację, jak oni ciągle mówią o agresji, o konfrontacji, o biciu się, a tamten ciągle mówi o pokoju, o wspólnym imprezowaniu i o robieniu grilla. Kto będzie bardziej lubiany przez całe osiedle? No ten jeden. Tak samo tutaj. Globalne południe patrzy, Azja patrzy i słucha, że my ciągle gadamy o wojnie, a Putin mówi o pokoju. Drodzy Państwo, to nie jest normalne. Nie mówiąc już o tym, że to się mówi do nas, to się mówi również do nas jako do obywateli. To jest szykowanie nas na wojnę, ewidentne. Ale również widzą to inwestorzy. Drodzy Państwo, ostatnio w Polsce wiele biznesów, takich realnych, które miało być posadowione w Polsce, na przykład fabryk, zrezygnowano z budowy. O czym to być może świadczy? Że te duże koncerny międzynarodowe wiedzą, że może będzie wojna. Takiego pana Tuska i innych słuchają biznesmeni i przez to mamy odpływ kapitału z giełdy i są spadki na warszawskiej giełdzie. Gospodarka od takiego gadania pana Tuska bardzo cierpi. I teraz pytanie, albo pan Tusk jest bardzo nieinteligentny i nie wie, że przez to jego gadanie świat może nas uznać za agresorów, a biznesy z Polski uciekają, albo jednak jest mądry, ja uważam, że on jest bardzo inteligentny i godzi się na to, że szkodzi Polsce gospodarczo, byleby przygotować nas do tej wojny. Że jak nam w końcu powie, słuchajcie, musimy iść się bić, to my powiemy, no tak, to już od dawna było oczywiste, przecież tyle razy gadali. To jest mentalne oswajanie nas. Moim zdaniem to jest zbrodnia przeciwko narodowi. I schronów, i mundurów, i wsparcia dla WOT-u. Ci, którzy krytykowali... Słyszeliście o tych mundurach? Czyżby pan Tusk jednak sugerował, że ta niedawna aferka, że tam ile?
pół miliona mundurów kazali uszyć? Że to jednak jest prawda? A po co mundury, przepraszam? Mundury są potrzebne tylko wtedy, kiedy... Bo przecież te mundury dla tych żołnierzy, którzy już teraz są, to są. Po co masowe szycie mundurów? Masowe szycie mundurów jest potrzebne tylko wtedy, gdy ktoś chce robić masowy pobór do wojska. Prawda? I po co szyć mundury do magazynu? Nie ma sensu. Jeśli nie planujesz nagłego, przymusowego poboru do wojska, to robisz tak. Najpierw zaciągasz ochotników, masz z nimi podpisane umowy, wiesz, że oni ci tam za 2-3 miesiące stawią się w koszarach, więc jak wiesz, że za 2-3 miesiące się stawią, no to zamawiasz mundury, żeby były za 2-3 miesiące. A sytuacja, w której ktoś chce szyć, czy to 100 tysięcy, czy pół miliona, czy według niektórych doniesie nawet milion mundurów i trzymać je w magazynie, to albo wziął łapówę od jakiejś szwalni mundurów i chce jej dać zamówić, no ale przecież pan Tusk jest ten uczciwy, to on tak na pewno nie zrobił, albo wie, że za chwilę ogłosi masowy pobór do wojska i wtedy już nie będzie czasu szyć. Zresztą zobaczcie, jaki pan Tusk ma minę, to jest masakra. Ja też byłem sceptyczny co do niektórych pomysłów czy działań Macierewicza i jego następców, ale WOT zasługuje dzisiaj na jakby najwyższą uwagę i na obrona cywilna oczywiście. Infrastruktura taka krytyczna związana bezpośrednio z naszym bezpieczeństwem. I tu też proszę wszystkich o zrozumienie. Ja naprawdę nie chcę się tym tłumaczyć. Nikogo nie straszę. I staram się być ostrożny z formułą. Nie, w ogóle pan nie straszy. No stop, pan straszy i twierdzi pan, że pan nie straszy. To ja ostrzegam przed panem i pana kolegami, takimi jak Hołownia, Kobosko, Duda. Ale bardzo wiele naszych... Bo to też jest dziwne, że tak to panowie niby z panem Dudą są takimi wielkimi wrogami, ale w kwestii wpierdzielania nas w konflikt zbrojny jesteście państwo zasadniczo podejrzanie zgodni. Decyzji. I bardzo wiele jakby decyzji, które miały być podjęte, a zostały zawieszone. Wynika z tego, że my musimy gromadzić... Jakich decyzji, które miały być podjęte, a zostały zawieszone? Zapasy, środki, pieniądze i przekierowywać kierunki... Musimy gromadzić zapasy, środki, pieniądze. No to jest gromadzenie zapasów, środków, pieniędzy. No to takie gromadzenie, no to jest tuż kurde przed wojną, tak? ...decyzji w związku z zagrożeniem, agresją ze strony Rosji. No w jakiejś niestety niedalekiej perspektywie. To musimy traktować poważnie. Nikt nie zwalnia nas z tego obowiązku. Zero paniki, zero... Jakiego obowiązku? Nikt nie zwalnia nas z tego obowiązku. A ten obowiązek od kogo mamy? Od NATO? Od Stanów Zjednoczonych? Kto nas pcha w tą wojnę? Lęku, ale najwyższa powaga, odpowiedzialność i decyzje, które musimy podjąć, nawet jeśli będą kosztowały nas, nie wiem, popularność czy akceptację ze strony jakiejś grupy. Słyszycie? A to już jest gadanie słowa Hołowni. Decyzje, które muszą podjąć, nawet jeśli będą nas kosztowały popularność czy akceptację nawet, nie tylko popularność, ale i akceptację. Czyli co? Pan Tusk zamierza robić coś wbrew woli suwerena, wbrew woli ludzi. Przecież to jest to same ze słowami Hołowni z połowy stycznia, który powiedział, że niedługo trzeba będzie zrobić coś, co się ludziom nie spodoba, ale nie będzie dyskusji, czyli że zrobi coś Hołownia. Znaczy Hołownia zapytał, że oni jako grupa rządząca zrobią coś, co się nie spodoba narodowi polskiemu, zmuszą naród polski do jakiegoś zachowania, które się nie spodoba narodowi polskiemu. No przecież pan teraz pan Tusk idzie dokładnie w tą samą narrację, dokładnie te same słowa i mówi to w kontekście wojennym. Mi się wydaje, że to jest właśnie pan Tusk wkopał pana Hołownię, że pan Hołownia już wtedy w styczniu wiedział, że będą nas pchali w wojnę. Wyborców, ja tutaj będę absolutnie zdeterminowany. Znaczy bezpieczeństwo państwa w tej sytuacji jest priorytetem numer jeden i nie ma ważniejszej kwestii. No dobrze, tylko bezpieczeństwo państwa powinno się brać nie z tego, że możemy stać się Ukrainą 2.0, czyli będziemy walczyć, będziemy silni, będziemy niszczeni, będziemy ginąć, tylko żeby nie dać się wpierdzielić w wojnę. My nie mamy szans z Federacją Rosyjską. To jest mocarstwo atomowe. Federacja Rosyjska, jak każde inne mocarstwo atomowe, jeśli by zaczynało przegrywać z nami wojnę konwencjonalną, to po prostu odpali atomice. A pobicie Federacji Rosyjskiej konwencjonalnie, no drodzy państwo, my jesteśmy całkowicie rozbrojeni zgodnymi decyzjami
praktycznie wszystkich polityków w Polsce, bo tam nie było żadnego sprzeciwu przed rozbrojeniem naszej armii. A Ukraina miała jedną z najsilniejszych armii w Europie. No i wszyscy widzimy, jak Ukraina kończy. Bardzo dziękujemy. Przepraszam, ale do mikrofonu, jeżeli już please, dobrze, bo to... Czy dotacje na amunicję już przepadły, panie premierze? Jaki plan na to? Czy może trzeba czekać na rozpisanie nowego konkursu? To nie jest jedyny program. Tutaj też nie będę... Chociaż nie powinienem się powstrzymywać po tym, co usłyszałem pod swoim adresem, w kwestii, w której zawinili w 100% panowie Błaszczak i inni ministrowie poprzedniego rządu. I wszyscy o tym też dobrze wiecie. Ja zresztą nie w 100%. Robiłem na ten temat oddzielny materiał. Zawinił zarówno Tusk, jak i PiS. PiS zawinił w jednym, a Tusk zawinił w drugim. Dałem na ten temat oddzielny materiał. Zapraszam do przeglądania playlisty na kanale Wideoprezentacje. Nie rozumiem, bo jak się przebierali w te mundurki Morawiecki i Błaszczak, to przynajmniej sprawiali wrażenie, że się przejmują kwestią obronności. Ja nie wiem, dlaczego tak bardzo sfuszerowali, tak bardzo zmarnowali te okazje, jeśli chodzi o wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla producentów amunicji. Chcę też wyraźnie powiedzieć, że pewne środki europejskie będą inwestowane tam, gdzie natychmiast można zacząć produkować. Tak naprawdę dzisiaj w Europie wszyscy się zastanawiamy, gdzie można dziś, nie jutro czy pojutrze, ale gdzie można dziś wyprodukować lub kupić maksymalną ilość amunicji lub innego sprzętu wojskowego. Zarówno dla Ukrainy, bo te najbliższe 6 miesięcy będzie absolutnie rozstrzygające i my musimy dostarczyć na Ukrainę tyle. Najbliższe 6 miesięcy absolutnie rozstrzygające, czyli tak do września. Chyba muszę dzwonić do Krzyśka Jackowskiego, bo boję się, że jego kolejna przepowiednia właśnie się spełnia. Zwróćcie też uwagę, że 6 miesięcy to się spełnia, pokrywa z moimi przewidywaniami, że będą próbowali wpierdzielić nas do tej wojny w okolicy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ile jesteśmy w stanie? I tutaj Polska jest bardzo zaangażowana i wszyscy to widzą przecież. Ale musimy przede wszystkim zacząć produkować na własne potrzeby. Dlatego ja będę w Brukseli przeglądał te różne koperty. Jest jeszcze jeden program dotyczący amunicji i zbrojeń. Będę wspólnie z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, już o tym rozmawialiśmy, będę starał się dokonać takich selekcji, żeby uprawdopodobnić maksimum środków europejskich. Wiecie państwo, że 5 miliardów euro miało być wypłacone na między innymi rekompensaty dla tych państw, które przekazały Ukrainie uzbrojenie. No właśnie, i wiecie, że jeśli chodzi o Polskę, my czekamy cały czas na 2 miliardy złotych, gdzieś około 500 milionów euro. Rekompensaty za to, co wysłaliśmy na Ukrainę. I Europa przyznała nam tę rekompensatę. Tylko że to wymaga jednomyślności. Jest jedno państwo, które blokuje wypłatę dla Polski tych 500 milionów. Spróbujcie zgadnąć, które. Tak, Węgry. Wiem, że szeptem tam to powiedzieliście. Ale więc mówię tylko o tym, żebyście wiedzieli, że ten krajobraz taki wojenny czy militarny w Unii Europejskiej, on jest dość skomplikowany i jest nakierowany dzisiaj na efektywność. I dlatego tak, ja będę szukał różnych sposobów, żeby znaleźć także środki europejskie. Będę szukał sposobów, żeby może przekonać Orbana, żeby odblokował już czekające na nas środki. Będziemy także rozmawiali o wsparciu oczywiście z krajowych środków finansowych, produkcji amunicji. Pewne projekty są. Czyli znowu polski podatnik za to zapłaci. Będziemy także z Ukraińcami rozmawiali o tym, o czym już była mowa w Kijowie. I wrócimy do tego w czasie rozmów w Warszawie, czyli wspólnych inwestycjach na produkcję amunicji w fabrykach, które mogą powstać albo już działają zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. No to ja przepraszam, tego nie rozumiem. Mówi nam się, że Ukraina za chwilę może paść, 6 miesięcy będzie kluczowe i tak dalej i chcecie tam fabryki budować? To co, Putinowi chcecie te fabryki pobudować? Przecież to jest nienormalne. No... Jak zauważyliście,
My dzisiaj być może, jeśli chodzi generalnie o środki europejskie, po tym jak udało się nam odzyskać te pieniądze na KPO, to dzisiaj mamy problem z tymi zaległościami, to znaczy z przygotowaniem programów. Potencjalnie pieniądze są, ale my teraz musimy nadrobić te lata straty, straty czasu, bo nie wystarczy mieć tę grubą kopertę z pieniędzmi, ale trzeba mieć odpowiednie projekty, żeby te pieniądze móc wydać. No i na tym się teraz też skupiamy. Bardzo dziękujemy, to wszystko. Dajmy przepraszam. Dajmy Republice. Ja wiem, że zawsze dostają kosztem innych, ale... Dziękuję bardzo, panie premierze. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Panie premierze, proces Sławomira Nowaka odroczony bezterminowo. Jak pan skomentuje tę decyzję? No i czy ręczy pan za niewinność Sławomira Nowaka? Dziękuję bardzo. Sławomir Nowak to był jeden z tych przykładów używania aresztu śledczego i tak zwanego aresztu wydobywczego ponad miarę. Nie był to jedyny polityk opozycji, który został przez PiS aresztowany i przetrzymywany bardzo długo w więzieniu bez wyroku. Dzisiejsi parlamentarzyści mają podobne, niektórzy, doświadczenie. Więc ja nie miałem żadnych wątpliwości, bo sądzę, że pan nawiązuje do moich słów wtedy, kiedy pan Sławomir Nowak przebywał jeszcze w areszcie, kiedy powiedziałem, że to przedłużanie w nieskończoność aresztu wygląda na takie polityczne znęcanie się nad Nowakiem. Nie zmieniam tu zdania. Natomiast ja nie mam żadnej wiedzy, czym kieruje się sąd, odraczając rozprawę. Sądzę, że w interesie wszystkich i Sławomira Nowaka i wymiaru sprawiedliwości byłoby jak doprowadzenie do jak najszybszej rozprawy. Ale nie mogę wykluczyć, ja nie znam detali tej sprawy. Źle byłoby, gdybym się tym interesował. Ale być może jedynym powodem, dla którego sąd to odracza, jest brak materiałów wystarczających, żeby taki proces przeprowadzić. Bo te moje podejrzenia, one wynikały z doświadczeń niektórych innych ludzi. Nie tylko polityków, ale także na przykład przedsiębiorców. Że oni często znajdowali się w areszcie, ten areszt miał ten cel wydobywczy, to wydobycie się nie udało, oni swoje przesiedzieli, pół roku, rok, półtora roku w więzieniu, wychodzą i się okazuje, że są sformułowane zarzuty, ale nic się tam kupy nie trzyma. Więc być może to jest też i w tym przypadku taka sprawa, że sąd nie jest pewien, że to, co zgromadzono do tej pory, wystarczy do przeprowadzenia procesu. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. I ja byłbym też zainteresowany, to był kiedyś mój minister, byłbym zainteresowany jak najszybszą rozprawą. To też gdzieś kładzie się cieniem nierozwiązywanie tych spraw, więc wolałbym, żeby to było jak najszybciej zakończone. Dziękujemy bardzo. Nie, przepraszam. Nie. Ja nie ręczę nigdy za nikogo w sytuacji, kiedy tego kogoś czeka proces sądowy. Ja chciałbym i mam wrażenie, że udaje nam się powoli to uzyskiwać. Chcę żyć w kraju, w którym polityk nie musi ręczyć za innego polityka, tylko w kraju, w którym niezależny sąd rozstrzyga o jego winie lub braku winy. Naprawdę to jest moja jedyna intencja. Dziękuję. Drodzy Państwo, słyszeliście wszyscy. Z jednej strony taki gołębek pokoju, wszystko, a nagle jak mowa o wojnie się odpalił. I to jest przyzwyczajanie nas, moim zdaniem. Właśnie takie budowanie takich skojarzeń, że ta wojna to jest normalność. Nie, drodzy Państwo, wojna nie jest normalnością. Wciąganie nas w wojnę nie jest normalnością, nawoływanie do wojny nie jest normalnością. Normalnością, drodzy Państwo, jest pokój, możliwość normalnego życia, bawienia się, płodzenia dzieci, bawienia się z tymi dziećmi, budowanie majątku, budowanie domów, a nie jak żona musi uciekać z dziećmi, a ty musisz iść ginąć, a twój dom może rozpierdzielić rakieta. Bo jeden czy drugi polityk się zgodził, żebyśmy brali udział w wojnie, no właśnie, o cudze interesy, zamiast kogoś. Drodzy Państwo, jak to jest, że Ukraińcy coraz bardziej otwarcie się mówi, że nie chcą walczyć za swój kraj, bo no tam korupcja, bo tam nie fajnie. Oni uciekli, a co, my mamy za nich walczyć? To jest chyba całkowicie poroniony pomysł. Przypominam, że Ukraińcy cały czas nie wprowadzili powszechnej mobilizacji.
jak pokazałem w ustawie o obronie ojczyzny, pokazałem to na screenach. 18-latek już jest potencjalnym mięsem armatnim. Tak wynika z artykułu 5 ustawy o obronie ojczyzny. A na Ukrainie 27 lat. Podobno chcą obniżyć do 25. Czyli co, taki 20-latek z Ukrainy będzie sobie legalnie siedział w Polsce, pił aperolka, był całkowicie bezpieczny, a 18-latek z Polski pojedzie na Ukrainę walczyć. No nie, kurde. No nie. I na pochybel wszystkim podżegaczom, którzy mogą nas ewentualnie w ten konflikt wpierdzielić. Trzymajcie się, do zobaczenia. Oczywiście to na pochybel to była przenośnia. W sensie, żeby im się nie wiodło, tak? Że jak to są ci youtuberzy, co to mnie tam podrabiają, to żeby, kurde, karma YouTube'owa się od nich odwróciła, żeby ludzie przestali ich oglądać. Jak to są politycy, żeby ludzie przestali na nich głosować. Tylko to miałem na myśli, mówiąc na pochybę. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa.